Dzień dobry, nazywam się Marek Świerczyński, jestem szefem działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityki Insight. W imieniu własnym i Polityki Insight witam i zapraszam na wydarzenie online NATO 5 lat po szczycie w Warszawie, które przygotowaliśmy po to, by przypomnieć decyzje, jakie wtedy właśnie zapadły, sprawdzić, jak zostały zrealizowane i zobaczyć, dokąd zmierza dalsza adaptacja Sojuszu Polityczno-Wojskowego Zachodu. Dokładna rocznica szczytu warszawskiego jeszcze przed nami. Był to 8-9 lipca 2016 roku, ale postanowiliśmy nie czekać po to, by na Warszawę spojrzeć z perspektywy Brukseli, czyli ostatniego szczytu NATO, który odbył się 14 czerwca. O dziedzictwie szczytu w Warszawie, dniu dzisiejszym NATO i przyszłości Sojuszu będę rozmawiać z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z czworgiem ambasadorów państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, z byłym naczelnym dowódcą sił NATO w Europie oraz z gronem czołowych ekspertów od polityki bezpieczeństwa. Nasze spotkanie potrwa więc około 3 godzin. Konferencja ma formułę hybrydową. Pierwsza część została nagrana kilka godzin przed emisją, by ułatwić panu ministrowi i ambasadorom udział w zapowiedzianej kilka dni temu uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Druga część będzie już w 100% na żywo, choć wciąż online. Częściowo będę ją prowadził po angielsku, tłumaczenie jest dostępne w aplikacji Zoom. Partnerem Polityki Insight w organizacji dzisiejszego przedsięwzięcia i wydaniu publikacji z nim związanej jest firma Lockheed Martin, za której wsparcie serdecznie dziękujemy. Moim pierwszym rozmówcą jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Soloch. Dzień dobry, panie ministrze. Cieszę się, że jest pan z nami, bo uczestniczył pan w przygotowaniu szczytu w Warszawie i jego obradach, no i potem we wszystkich następnych szczytach NATO towarzyszył pan prezydentowi Andrzejowi Dudzie. No i oczywiście był pan uczestnikiem też tego ostatniego szczytu, zaledwie w zeszłym tygodniu w Brukseli. Tak, to prawda. Dzień dobry raz jeszcze. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, byłem też uczestnikiem delegacji naszej pod przewodnictwem pana prezydenta ostatniego szczytu, bardzo krótkiego, pierwszego po pandemii. No więc może na początek bym właśnie pana poprosił o taką relację z pierwszej ręki niejako. Ja wiem, że pan miał już kilka wypowiedzi, w których podsumowywał pan, opowiadał o tym szczycie. Wiemy też, że no w pewnym sensie pełnił on rolę przede wszystkim takiego forum nowego porozumienia, nowego otwarcia w relacjach transatlantyckich, przede wszystkim dla prezydenta USA Joe Bidena. Ale co można powiedzieć o tych konkretnych decyzjach szczytu w Brukseli w tym procesie adaptacji sojuszu od Walii przez Warszawę właśnie do dnia dzisiejszego? To prawda, słusznie zwrócił pan redaktor uwagę, że była pierwsza warstwa tego szczytu polegająca na również demonstrowaniu, zwłaszcza ze strony nowej administracji amerykańskiej, nowego otwarcia w relacjach transatlantyckich, ale to rzeczywiście wpisywało się już w pewne działania, które zostały podjęte w ramach przygotowania do szczytu i wytyczające dalsze kierunki rozwoju NATO. Chodzi o nową koncepcję strategiczną sojuszu, która na tym szczycie to padło, powinna zostać przyjęta za rok na szczycie w Madrycie. I mówiąc tak zupełnie ogólnie, bo no, ze względu na charakter tych dokumentów, które były przygotowywane w ramach szczytu, można tylko w ten sposób publicznie na ten temat mówić. Z naszego punktu widzenia, ale myślę też z punktu widzenia pozostałych sojuszników, najważniejszymi zagadnieniami to były zagadnienia dotyczące odstraszania i obrony. Przywódcy państw sojuszniczych przyjęli przygotowywaną przez sekretarza generalnego agendę NATO 2030, w której to przygotowaniu agendy brała udział również przedstawicielka Polski. I po pierwsze NATO zdecydowało się na rozwinięcie planowania wyprzedzającego. Tutaj jest mowa o nowych rodzajach planów adekwatnych do nowego rodzaju zagrożeń. Po drugie, na co bardzo tutaj akcent kładła Polska, sojusznicy zdecydowali się na intensywną modernizację struktur sił NATO, uzupełnianie
tego punktu ma być wzmocnienie sojuszniczej koncepcji działań. Chodzi tutaj o przypisywanie określonych sił wojskowych. Też bardzo takie w szczegółach są to kwestie wojskowe, czyli dające rzeczywiście realne wojskowe zdolności sojuszu do odstraszania. Po czwarte, NATO położyło silny akcent na nieustanne demonstrowanie zdolności do odstraszania, również w tych nowych wymiarach. Przede wszystkim mam tutaj na myśli wymiar cyber obok zagrożeń tradycyjnych. Po piąte, podkreślono też bardzo istotną rolę zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej sojuszu i w tym kierunku będą też podejmowane działania. Szereg dokumentów już zostało przygotowanych, czy to przez kwaterę główną NATO, czy przez SHAPE, czyli dowództwo wojskowe. Filozofia tych dokumentów i kierunki, które zostały w tych dokumentach nakreślone, zostały zaakceptowane przez wszystkich sojuszników. No i to jest ten urobek, jeśli chodzi o taki konkretny wymiar tego ostatniego szczytu. To jest niezwykle interesujące, a mało się o tym mówi, panie ministrze, więc chciałbym, żebyśmy się jeszcze na moment zatrzymali przy tych konkretach wojskowych, bo to znaczy po prostu, że na szczycie w Brukseli nastąpiło utwardzenie tej koncepcji wysuniętej obrony i odstraszania, która została zatwierdzona w Warszawie. W tej chwili ona jest rozwijana, wzmacniana, no i idzie w kierunku tych nowych wyzwań, czy też nowych domen operacyjnych. Tak, tak jest, bo można rzeczywiście, to trzeba oczywiście widzieć w pewnym takim ciągu ewolucyjnym NATO, jak 2010 rok był przełomowy, jeśli chodzi o koncepcje związane dotyczące zaangażowania NATO w walce z terroryzmem. Tak, 2014 rok, no bo tutaj jesteśmy w procesie, który zaczął się od szczytu w Walii, to był kluczowym rokiem, no, związanym oczywiście z faktem agresji Rosji na Ukrainę, dla zwiększenia, bo to tak można ująć, położenia większego akcentu na kwestie związane z obroną kolektywną NATO i tutaj konsekwentnie poprzez decyzję szczytu warszawskiego, które tutaj zadecydowały w sposób już ostateczny o obecności sojuszniczej na flance wschodniej NATO, w kierunku, no teraz możemy mówić, szczytu w Madrycie, ta tendencja właśnie do zwiększania akcentu i podejmowania konkretnych decyzji również wojskowych, organizacyjnych, za tym idących, dotycząca kolektywnej obrony, wzmocnienia tego aspektu, ona jest tutaj w tym ostatnim szczycie znalazła odzwierciedlenie. Jest kontynuacja, powiedzmy ten rok 2014, szczyt Walii, później szczyt w Warszawie i teraz to ostatnie spotkanie Brukseli już z nową administracją amerykańską najważniejszego państwa sojuszniczego NATO. Ona ten kierunek daje bardzo silny impuls i tutaj liczymy, wierzymy w to, że rezultaty zobaczymy za rok na szczycie w Madrycie. Czyli tak jak pan powiedział, ten okres pomiędzy szczytem w Walii 2014 a szczytem w Warszawie 2016 był absolutnie kluczowy, przełomowy, można wręcz powiedzieć, dla zmiany myślenia NATO o samym sobie. Ja bym dlatego poprosił pana o chwilę, no można powiedzieć, wspomnień. Kto w ogóle był autorem tej koncepcji wysuniętej, wzmocnionej obecności wojskowej, która no, uznawana jest pewnie słusznie za najistotniejszą decyzję podjętą w Warszawie? Jak to się wykuwało? Kto koniec końców przesądził o tym, że ona ma taki, a nie inny kształt? Przypomnę, że chodzi tutaj po prostu o związanie tych najsilniejszych politycznie i wojskowo krajów no, zachodniej Europy oraz w ogóle świata zachodniego zrzeszonych w NATO z obroną i bezpieczeństwem krajów położonych najbardziej na wschód, najsłabszych i najbardziej narażonych. No dzisiaj z perspektywy już 7 lat, tak, możemy powiedzieć, że autorami byli wszyscy sojusznicy, bo wszyscy sojusznicy, tutaj obowiązuje zasada jednomyślności, musieli to zaakceptować, musieli się z tym zgodzić. Zresztą ten multinarodowy charakter wysuniętej obecności, tą jednomyślność sojuszu podkreśla.
Oczywiście zawsze i do dzisiaj są różnice perspektyw wewnątrz państw sojuszniczych, ale ta nadrzędna zasada jednomyślności, jedności, ona przez te wszystkie lata, również jeśli chodzi o implementację tych decyzji, została utrzymana. Decyzje szczytu w Walii, które później zostały zrealizowane podczas szczytu w Warszawie, to był ten pierwszy rok prezydentury Andrzeja Dudy i ja to zapamiętałem z mojej perspektywy jako rok intensywnych podróży pana prezydenta, w których miałem zaszczyt mu towarzyszyć, właśnie po krajach sojuszniczych NATO, propagowanie jakby kontynuacji tego, co zapadło w Walii, no i samo przygotowanie do szczytu w Warszawie. Istotne było to, że również właśnie w tym okresie nastąpiła też zmiana w administracji amerykańskiej. Pojawił się nowy prezydent. Te decyzje czy te kierunki wcześniejsze zostały również przez nową administrację amerykańską utrzymane i to było rzeczywiście z naszego punktu widzenia kluczowe. No i później implementacja, która tutaj mówimy o tych wzmocnionych grupach batalionowych, więc liczebnie to nie były może istotne siły, natomiast efekt polityczny, psychologiczny bardzo duży, no bo to taka decyzja przełomowa o tym, że rzeczywiście fizycznie NATO, oddziały sojusznicze pojawiają się na rubieżach nowo wytyczonych po 1989 roku sojuszu, ale za tym poszły również poszła określona inna aktywność, zwiększona liczba ćwiczeń w wymiarze przekraczającym siły wzmocnionych batalionów, bo były też i na poziomie dywizji, na poziomie wielu tysięcy żołnierzy, co zmieniło również sposób myślenia właśnie o zagrożeniach, z jakimi mamy do czynienia, o zadaniach, jakie mamy w ramach kolektywnej obrony i na pewno ta wysunięta obecność była tym elementem, które zbudowało myślenie w kierunku nowej koncepcji strategicznej NATO, która w tej chwili została podniesiona na ostatnim szczycie już jako formalny kierunek sojuszu i wierzymy w to głęboko i mamy nadzieję, że będzie zrealizowana w postaci konkretnych decyzji już w perspektywie następnego szczytu. Wspomniał Pan o tych zmianach na szczytach władz w najważniejszym kraju sojuszniczym, ale były one również gdzieś indziej. Ja pamiętam, no i przecież Pan też tego doświadczył, to był również niezwykle dynamiczny okres tutaj w Polsce, prawda? To był okres przejmowania władzy przez nowy obóz polityczny, ale z tej perspektywy dzisiejszej wydaje się, że sprawy obronności, sprawy strategiczne, sprawy sojusznicze udało się jednak w dużej mierze uchronić przed skutkami tej ostrej walki politycznej. To prawda i to co charakteryzowało wtedy, mam nadzieję, będzie charakteryzowało i charakteryzuje, będzie charakteryzowało naszą scenę polityczną, jeśli chodzi o elity polityczne, tu pełen konsensus, niezależnie od barw politycznych, co do naszej obecności w sojuszu, roli relacji transatlantyckich, no i przede wszystkim fizycznej obecności wojsk sojuszniczych na flance wschodniej. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten okres, jak pamiętam, no to więcej uwagi żeśmy poświęcali kwestiom uzgadniania stanowisk z naszymi partnerami, sojusznikami wewnątrz sojuszu, niż ucierania się w ramach, powiedzmy, elit politycznych, również tych, które znajdowały się w opozycji, stanowiska wobec zwiększonej obecności, wobec w ogóle obecności, czy to wojsk sojuszniczych, czy wojsk amerykańskich na terenie Polski, czy w regionie. Te ostatnie 5 lat to również niezwykle dynamiczny okres zmian Wojska Polskiego i polskiej obronności, prawda? Pojawiły się na niej, że tak powiem, nowe podmioty, nowi aktorzy. No zawsze jest tak, że ta szklanka jest do połowy pełna, a trochę pusta. Pan pewnie będzie argumentował, że wszystko poszło świetnie, ale może nie do końca.
No, nie wiem, czy pan redaktor oczekuje jakiego rodzaju krytyki. No na pewno. Krótko mówiąc, co jest jeszcze do zrobienia, wie pan, jeżeli chodzi o tą adaptację i transformację u nas w Polsce? Niewątpliwie to, co zresztą znalazło się w postulatach, w rekomendacjach dotyczących dalszych działań NATO. Obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa. Dalsze zgrywanie na każdym poziomie zdolności wojskowych, czyli na poziomie czy dowodzenia, czy na poziomie systemów łączności i innych systemów z wojskami sojuszniczymi. Tutaj temu służy nie tylko modernizacja i zakupy oczywiście, czy inwestycje w nowoczesny sprzęt zbrojeniowy, ale również cała polityka ćwiczeń, troszeczkę przyhamowana z powodu pandemii. Na pewno no, inwestycje, te zaległości są bardzo duże i na pewno inwestycje związane z najnowszymi technologiami, przede wszystkim z zagrożeniami z cyberprzestrzeni, które są no, na równi czy zaraz po zagrożeniami związanymi z zagrożeniem atakiem rakietowym czy obroną przeciwlotniczą naszego kraju. Pan minister Paweł Soloch, bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję, kłaniam się. Proszę państwa na spotkanie z ambasadorami kilku krajów sojuszniczych, dzięki którym formuła wysuniętej obecności wojskowej NATO została ustanowiona, działa i się umacnia. Będą to Bix Aliu, chargé d'affaires Stanów Zjednoczonych, Anna Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Arndt Freytag von Loringhoven, ambasador Republiki Federalnej Niemiec i Frédéric Billet, ambasador Francji. Dla wygody moich rozmówców przejdę za chwilę na język angielski, a państwo w aplikacji Zoom mogą znaleźć kanał z tłumaczeniem. So let me first welcome Bix Aliu. Thank you very much for taking time in your busy schedule to see us. Given the scale and scope of Poland-US relations, you have a crazy day today. Yeah, I'm very happy to be here. Very, very happy to see you, Mark, and thank you for having me. Thank you. So these last 5 years since the Warsaw Summit, there have been very much focused in Poland on the bilateral dimension of Poland-US military cooperation, including the stationing of US troops here, to the extent that probably for an average Pole, NATO very much equals the United States and vice versa. And I do not want to diminish the role of the United States as a military power, but since we're discussing collective security and collective defense within NATO, it might be good to start with how the US activities actually have overlapped and supported the NATO adaptation and transformation since the Warsaw Summit, and actually since the Wales Summit 2 years earlier, how it interacted with the Polish military transformation. I know it's very difficult to tell the story of 5 years within a few minutes, but let's give it a try. I appreciate that. You know, for 47 years, Mark, NATO has directly contributed to prosperity and liberty of the people of the United States and all NATO allies. It remains the essential and indispensable transatlantic forum for our individual and collective security. Poland is a steadfast ally of the United States, a friend of the United States, one we are bound to defend by treaty. We have a strong strategic partnership, shared goals, a deep and abiding friendship, and our two countries have never enjoyed tighter defense cooperation. I've been here now almost 3 years, and I can tell you that has gone, that the relationship and the defense cooperation with Poland has gone, you know, 150 times higher than when I first started here. So our security cooperation is very, very strong. You know, recently President Biden engaged with President Duda at the NATO summit in Brussels just last week. The two discussed security and military cooperation and the United States' strong support for the defense of Poland and our common collective commitment to NATO. Now, the pillars of our approach to Poland's security are strengthening Poland's ability to defend itself,
strengthening NATO's deterrence and defense mission and US force presence in Poland. On the first point, I would like to commend Poland on its ambitious modernization program. You know, the Polish defense budget has increased yearly since 2016. Poland is acquiring top-of-the-line military equipment, including F-35s, HIMARS, the Patriot missile system. And just last week, Poland test-fired their new Javelin anti-tank missiles. On the second point, Poland has been a strong ally since its accession to NATO in 1999. We recognize the importance of Poland's role on NATO's eastern flank. Poland is deployed to the forward missions, enhanced forward missions in Latvia and the tailored force presence mission in Romania, and is a regular contributor to the air policing mission in the Baltic. Poland also hosts numerous NATO forces and headquarters, including the Aegis Ashore facility in Rzeczkowo, where US troops are also stationed. I won't detail them all, but suffice it to say that Poland is a key contributor to NATO, especially for Eastern flank deterrence and defense, and has been a partner in Afghanistan, Iraq, and many, many other missions. But finally, I do want to note that there are approximately 4,500 US military personnel in Poland, most operating on heel-to-toe rotations that create that enduring presence that we talk about. The bulk of these forces came to Poland in 2017, including the 3,500-member strong Armored Brigade Combat Team and components of a Combat Aviation Brigade under Atlantic Resolve. And that was a response to Russia's invasion of Crimea in 2014. These units train and exercise in Poland and throughout the region. One of our foremost tasks right now that we're taking part in, and this is why I say that I've seen this progression of cooperation that has gone so strong, is the enhanced defense cooperation agreement that we recently were able to work together on and come to an agreement with. This says that Poland and the United States continue to work together daily basis, working really hard to bring this agreement to life. These efforts obviously will further cement our relationship and enable greater flexibility and dynamic employment of US forces to contribute to deterrence and defense in Poland. The EDCA will also enable the full establishment of the Army 5th Corps headquarters forward in Poznań. The personnel of the US Army 5th Corps established a forward command post in Poznań on November 2020. That's huge. And by the end of 2021, this forward headquarters will be staffed by approximately 200 personnel on a rotational basis. And the 5th Corps headquarters will also conduct operational planning, mission command, and oversight of US rotational forces in Europe. So all that is an attestation to how close an ally we consider Poland and how important Poland is to NATO in general, but especially NATO's eastern flank. You're absolutely right that so much has happened during these 5 years that we could probably spend the rest of the day discussing the milestones, not even mentioning the minor issues in between. But I'd like to stop and return to the events from last week, from the summit in Brussels. You've already touched on that. It was, you know, in a way, it was a forum to manifest the new opening or renewal of transatlantic relations under the new U.S. Administration and President Biden. On the other hand, it sort of supported the transformation from Wales through Warsaw to the future, actually. So my question is, what do you think is the most important or few most important takeaways in terms of NATO transformation that has taken place in Brussels last week? Well, you know, let me just also say and add here that, you know, it's really important for the Biden administration to reaffirm and revitalize our alliances and partnerships around the world, chief among them NATO. And so, you know, NATO is an alliance in history because of three factors: its flexibility and its ability to adapt, the solidarity of the members, and our shared values, our common values. These are the bedrock of that cohesion and unity. And we can see these values on display clearly through the outcomes of NATO summits throughout the past 10 years. You know, I think the
The important thing here to mention about what's been going on recently is we can see that these values are clearly on display through the outcomes of NATO and summits over the past 10 years. Russians' actions in 2014 resulted in a major shift in NATO priorities at the 24 Wales summit. I think it was the first time, it was the initial steps that we took to react to Russian actions. And this decade has been and remains ongoing success for the alliance. I want to go back to Warsaw, though. In 2016, NATO responded decisively to strengthen defense and deterrence in response to aggressive actions of Russia. Allies agreed to enhance NATO military presence in four multinational battalions on the eastern flank. And also of interest in 2016 was the NATO recognized cyberspace as a domain of operations, focused greater attention on improving resilience and action to increase NATO-EU cooperation. Now, just last week, NATO opened a new chapter in transatlantic cooperation, putting forth initiatives on each of these issues, and they were identified crucial 5 years before. In 2021, at the Brussels summit, allies adopted the Secretary General's NATO 2030 program and announced a new cyber defense policy. This obviously improves our collective ability to be able to defend against counter threats from state and non-state actors against our networks and critical infrastructure. NATO members agreed that Article 5 could now be applied to cyber threats. This is huge. NATO also further recognized and responded to threat actors, disinformation, and new technologies that pose to the resilience of our soldiers and democratic institutions. So this includes allied recognition of the challenges that China presents to allies and the need to defend the security and interests of the alliance. So those are just some of the things in the past recent history that NATO has been tackling because of its flexibility and adaptability. But of course, the largest item on the agenda now is China. The adaptation, the approach that NATO is supposed to take. What is the US view on that? I mean, to what extent, in what way, wants the United States, NATO to get on board in all matters China? Well, the United States, as you said, is working together with allies to respond to the PRC's growing power and coercive behavior. We're working really creatively with partners to tackle these threats before they reach our shores. China was not mentioned in the 2010 NATO strategic concept, but China was mentioned for the first time, I believe it was at the London summit in 2019. But this time in Brussels, all in all, I believe China was mentioned about 10 times, and it ended up with the 2021 Brussels summit communique. So when we talk about the PRC's actions, we're talking about actions that are increasingly affecting our societies and testing the resilience of our democratic institutions. It's not about NATO confronting China militarily in Asia. It's about the PRC's disinformation campaigns, the malign influence, the cyber attacks, lack of transparency is an issue, and attempts to control critical infrastructure that these are the challenges. These are the challenges that NATO faces and NATO allies faces, especially here in the Euro-Atlantic region. So the key takeaway, I believe, from last week is 30 allies came together and they found a consensus that China represents a challenge we should address, face, and confront together. Now, moreover, the G7 also criticized the PRC for practices that undermine the fair and transparent operation of the global economy. And they called on the PRC to respect human rights and fundamental freedoms. Let me just be very clear. The United States is deeply concerned by the deterioration of human rights situation in Xinjiang, along with our allied partners. It is a situation now that it's so dire that the US has determined it constitutes genocide and crimes against humanity. Beijing's continued threats to Tibetan's culture, religion, and language, as well as Beijing's undermining of Hong Kong's autonomy and freedoms cannot be ignored or excused by the international community. We also, the United States and the EU acknowledge shared concerns of the PRC's behavior.
which will require elements of cooperation, competition, systemic rivalry. And, you know, look, let me just be really clear, Mark. The United States is not trying to get partners to break off ties with China. What we're saying is, and what we're trying to do is, we're simply wanting China to play by the rules. So those are some of the key takeaways I got from the summit. Yes, but you must be aware of the anxieties or even controversies among some European allies, including perhaps some of these on the eastern flank, that the realignment of the US posture and US defense and security policies under the Chinese challenge will result in less interest, in less presence, in less activity in Europe. This will be probably the subject of debate in the next incoming months and years. What is the US position? How to align those puzzles? US, Europe, the Russian threat, the Chinese threat, and all other security items on the agenda? Well, I think it's vital for us to say here that the United States obviously will consult with partners and make sure that we're working together to take on these common challenges. Now, while I can't tell you about realignments, and I know that discussions are taking place, I can say that there will not be a loss of a focus on our European partners because of the fact that we're also looking at other areas. Like I said, you know, when we talk about the Chinese threat right now, we're looking more at those cyber attacks and those our ability to face the challenges that the cyber networks present to us. Those threats, the misinformation, and that kind of thing, but in any regard, we will always be a strong and close NATO partner with our allies here in Europe. Bix Aliu, Chargé d'Affaires of the United States in Warsaw, thank you very much for this. Well, thank you very much for having me. I appreciate it, and I wish you good luck. Let me now turn to the British ambassador in Poland, Ms. Anna Clunes. Madam Ambassador, thank you very much for being with us, for taking time. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Thank you for inviting me. And of course, we will continue in English. The UK is in a unique position in this NATO military framework that was established in Warsaw. A leading nation in Estonia, in the northeastern corner of this enhanced forward presence, and actually providing as well an important supplement to the battle group in Poland. So in a way, the UK bridges the entire region, which probably helps better understand the challenges and the requirements for deterrence and defense. Tell me, please, how did it change? How did it influence the British understanding of the military complexities on NATO's eastern flank? That's a really good question. I mean, I think the Newport summit and the Warsaw summit were the first sort of key summits where NATO leaders had the opportunity to get together and decide how to react to the illegal invasion of Crimea by Russia. And I think that was a point at which NATO took the right decision in terms of reinforcing its collective defence, as you say, a decision about the EFP groups, the UK leading in Estonia, and we've got 150 troops at MND in Ozysz, who are always brilliant to go and visit, the commitment that they have and the close working that you see on the ground there, right up against the border with Belarus. I mean, I think from the UK's perspective, I suppose two things to say. One is that is only part of the investment that we are making. We have also invested in air policing across the European region, a lot of investment in maritime, in new areas that we see threats, countering hybrid threat and increasing cyber activity that threatens our allies and the United Kingdom, and an increasing focus in other geographical areas, including the Black Sea. An increase, to be honest, a debate that continues in the United Kingdom, but an increase
recognition that the threat requires increased spending in defense capability, and we're now on track to move from 2% up to 2.2%. I mean, in terms of the sort of broader threat on the region, of course, we continue to recognize that Russia provides the most significant threat to NATO and to the United Kingdom. And that was reflected in the integrated review that the UK published earlier this year. I thought it might be worth just touching on the five other key areas that we see as generally, you know, rising threats as we look at the world of the next 10 years. And to run through those quickly, there are global challenges. We're living through an absolutely extraordinary pandemic. Climate change is another big global trend and global challenge that we are facing together. The second threat we've identified is increasing competition between states. And I think the sort of values and the democracy that Poland, the UK, our partners in NATO all stand for is under threat from some parts of the world today. There is increasing pace in the change, a technological change, artificial intelligence and so on, which we need, you know, a tremendous force for good, but can also is a threat. We are seeing increasing Chinese power and assertion in the world. We need to respond to that very carefully. And finally, I think an increased sort of value and importance of the Indo-Pacific region in the world. So that encompasses both the sort of nearer threats and the global threats that we're trying to respond to. And the integrated review was designed to paint a picture of how the UK should respond to that. It's very consistent with the NATO 2030 vision. You will be not surprised at all. And I think those two documents and doctrines are very compatible with each other. And actually, as we speak, we can see the display of a new British approach to security, not only in regional, but also in global dimension. Yeah. The Carrier Strike Group 21 is underway. Some of the ships have entered the Black Sea, actually, yeah, and paid the visit to the Ukrainian port of Odessa. Some others are taking part in counter-Daesh operations in the Middle East. And in recent years, there's been an increased activity of British armed forces in the region here, not only under the EFP framework, to be honest, but we could see the Joint Expeditionary Force exercises, some amphibious landings in Estonia, all other sorts of activities. On the other hand, there is this debate: how much should the UK remain a traditional land power? And of course, you also saw all these questions: how many tanks should the UK have? To be very frank, it is a matter of some concern here in Poland. I think the Prime Minister, one of the things he said at the summit was that NATO security is our security. I mean, our commitment is 100%. And as I said, I mean, we've talked about increasing investment in our and increased defence spending, and that needs to cover everything. And I think it does. We're looking at increasing our budget, as I say, from 2% to 2.2% spending. There is a programme of activity that will spend a further £24 billion in the coming years in investing in different areas. So you know, we are increasing our capability everywhere. You talked about the carrier strike group that's led by our new aircraft carrier, Queen Elizabeth, HMS Queen Elizabeth, which is traveling around the world, 9 ships, 32 aircraft, thousands of armed forces personnel are involved in that. It will visit 40 countries in the course of its deployment. And that's just part of a recognition that we had underinvested in maritime in previous years, and we need to continue and strengthen our investment in that area. So we're doubling our shipbuilding capability. We're investing in mine hunting capability. We're increasing the number of frigates that we have. I think that's probably of great interest to the Polish government, and we hope we can work very closely with the Polish government on its own maritime investments in the period ahead.
We also are investing in other areas. So, I mean, you've talked about EFP, you've talked, you know, I've mentioned air policing. We continue to be engaged in operations of NATO in other parts of the world, including in Iraq and in the Balkans. But I think as alongside all of the sort of continued investment in traditional capabilities, we also, as I've said before, you know, are very focused on the new threats that and the new aggressions that NATO also needs to invest in. And I think one of the key themes at the summit was about increasing our resilience and our preparedness for new types of threat. And that's why we continue to build our capability in the areas of intelligence and in the areas of cyber. Again, areas that we are really keen to carry on partnering very closely with NATO and our allies in the future. And in some of these areas, the UK has actually witnessed the Russian aggression firsthand. Of course, the Skripal case was the most evident one, but there have been many other cases in which sort of the Russian hand was very clearly seen. And it's all over the West, actually. The SolarWind, the Navalny case, the Czech discovery of the Russian involvement in terrorist activities. Just recently, a signal from Poland that it has been under a cyber attack. On the other hand, NATO is still open, and I believe it is also the UK position, for a stable and predictable relation with Russia. How those two go hand in hand? Yeah. I mean, as I said, the integrated review that we published earlier this year identified Russia as the most acute threat to our security. So we spend a lot of time thinking about the problems. And I think the list of activities that you have just gone through describe the kind of threat that we in NATO partners together need to be prepared and respond to. What we are trying to do, and again, reflected at the NATO level, is to have a dual track approach to Russia. There is increased aggression, increased examples of malign activity. We need to be ready for those. We need to understand them. We need to identify them. We need to call them out. And we need to keep on building our deterrence and defense responses to malign activity where it goes. There's a political strand to that as well. After the Skripal event, but you know, increasingly over the last years, we have strengthened our political sanctions against Russia. And we continue to call out raise concerns and publicly attribute activity where we see it. So that all continues. At the same time, we are open to dialogue with Russia. We do not have a quarrel with the people of Russia. And where we can find areas to work, I think we will continue to do so. And we are completely open to a different kind of relationship with Russia if it changes its approach. Ambassador, NATO is undertaking a very serious and profound debate about its future, looking into the 2030 perspective, but really maybe even longer, because some of these items on the agenda, like climate change, will continue to pose challenges for a very long time and will remain with us. The same case with China. How would you describe, from the UK perspective, the key points that need to be discussed and decided upon in light of the NATO 2030 and the new strategic concept? Yeah. I mean, again, to just give you a context to the answer, part of the reason that I keep referring to the integrated review was that the British government, I mean, these are reviews that we carry out periodically, but after the UK left the European Union, I think it was a moment that our ministers wanted to look much more deeply at the kind of threats that we face and, you know, start describing and charting the course that we will take in the future. And so the review looks at foreign policy, security policy, development policy, all aspects of international relations. It was a very fundamental look at the world. And I think that gives us a great confidence and strength about what we think NATO needs to be in the future. And there are three things that I would highlight. These are issues that I think the Prime Minister set out at the NATO summit and really will be the hallmark of where we want to go in the years ahead. The first and most important is that NATO, it's an organisation that strength comes from our unity. And we need to keep on investing in that. We need to keep on
demonstrating our unity, that we rest on common values, common approaches, and common action together, and we will continue to invest in that. The second one is to keep on understanding the threats we face and to keep on evolving our approach to security. We've talked, of course, about, you know, traditional NATO defense and deterrence, but again, I think we come back to this again, that, you know, there are new areas of threat, and we need to keep developing into technological edge, into innovation, into finding new ways to expand and build our resilience broadly using the NATO alliance. And thirdly, I mean, I think there are, you know, as the pandemic shows, there are genuinely new global threats that NATO has a role in responding to. And that's partly about, you know, practical responses such as, you know, the vaccines approach to a global threat such as the pandemic. But I think it's also a kind of softer response about how do we want to work on the global level? How do we preserve and invest in a rules system where, you know, countries abide by the rules that are set by international organizations? And we will continue and definitely see a role for NATO in continuing to speak up, define the international framework we operate in terms of our values, our interests, and in our cooperation with partners around the world. Just a small follow-up on that, because you've sort of painted a picture of or a framework of like-minded nations and institutions. What is the EU's role in that? Britain has left the EU, but of course Britain remains in Europe and interested in security of Europe. So what should be the EU's role in security and defense policies? So as a non-member state, I do not think it is any more my responsibility to define the role of the European Union. What I would say is that, you know, clearly we are a very close partner of the EU. We're also a member of NATO. You know, countries such as Poland, you continue to be members of both organisations, and finding the complementarity between those two organisations was something we did when we were a member state, and I know has always been a hallmark of Poland's approach to EU and NATO. What I would highlight, actually, and I've been really struck by as ambassador here, is that how closely we work with partners such as Poland to ensure that we can be more impactful by working together. And I think the action that we have taken on, you know, for example, in response to the recent atrocity, the Belarus plane jacking situation, where the United States, United Kingdom, Canada, the EU were able to act together to send a very strong message by imposing sanctions, you know, at the same time and with the same aim. You know, these are things that really matter. So I hope that we will continue to have a very like-minded and coordinated approach to international and foreign policy issues. Ambassador Anna Clunes, the UK ambassador in Poland, great pleasure to talk with you. Thank you very much for this. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. And I will turn now to the German ambassador in Warsaw, Arne Freitag von Loringhoven. Welcome, Mr. Ambassador. Thank you for being with us. Hello, very happy to be with you today. And I will very much like to start this conversation with the importance of the establishment of the enhanced forward presence on NATO eastern flank and the importance of Germany taking part in it from day one. As I can remember, the discussions and negotiations before the NATO summit in Warsaw 2016, I can recall that this was one of the pivotal issues to have Germany on board and in fact taking the role of leading nation in Lithuania. Why was it so important and what consequences did it bring for German understanding of its role in NATO? Thank you, this is a great question. I think the inflection point in recent history was 2014, the annexation of Crimea and Russia's attack on eastern Ukraine. And that changed our perception of Russia as a threat. And so for us, for Germany, it was
logical to act in solidarity with our Eastern neighbors and friends, and of course to actually deploy on a permanent basis German troops in Lithuania, a country that Germany invaded in World War II, was not an automatic decision, but it was taken under these very special conditions where we have a common solidarity with Lithuania and our eastern neighbors. And this was very much supported by German politicians, and we're very happy that that we're there. Let me just add that our perception of Russia, or Putin's Russia, to be more precise, has really fundamentally changed over the course of the last years. I would say it started with Georgia, so it goes back even longer. Crimea was an inflection point, hybrid actions, cyber actions, even the German parliament was hacked a few years ago. And then, of course, the most recent attempt to poison Navalny. So Germans, like other nations, have no illusions about Russia's aggressive behavior today. But at the same time, we are committed to the double track approach that the previous speaker, British ambassador, has just mentioned. Throughout these 5 past years, Germany was in a way one of the centers of debate within NATO, not necessarily always how it liked it. I mean the issue of defense spending and the criticism that was coming from the US side primarily on Germany. But I have the impression that in the end result of it, of this debate, there is today much greater support in Germany for a more active military role within NATO, and not only within NATO, but also under the European umbrella. And the security debate within German political class has changed a lot. In terms of, you know, glass full empty or full half, where are we now in the German security and defense debate? Yes, I think your impression is right. We actually have a very dynamic defense debate. I would start again with the year 2014, when at the Munich Security Conference, there were 3 speeches. They seemed orchestrated, but they weren't, by our president at the time, Gauck, our Minister of Foreign Affairs at the time, Steinmeier, and Defense Minister Ursula von der Leyen, who all called for a greater responsibility of Germany in international foreign and security policy. Now, you mentioned the spending issue. Recently, German or members of this government have reiterated that we are committed to the pledge made in 2014 in Wales to reach the 2%. We're not there yet, as you all know, but we started from around 1.2% of our GDP. Last year, we brought it up to 1.57. We will probably not reach the 2% by 2024, but we will continue along this way. And this is a question of credibility of Germany's pledges. What this government has said is that we're aiming for 2030 to finally reach the 2%. There is a debate in transatlantic expert community about what role should different nations take in forming a new capability set for Europe. This debate is also taking place in the backdrop of whatever decisions will the US take in terms of realignment of their forces and changing the global posture.
How do you see Germany's role? Because there's a lot of arguments that among the continental Europe countries, Germany has probably, along with Poland, the key role in traditional land warfare. Yes, I think this is a complex question. The territorial defense, of course, remains the cornerstone of it. And this is also at the center of efforts to modernize our armed forces, the Bundeswehr. But we're also looking at other areas. For instance, the Bundeswehr has introduced a cyber division a few years ago, which is quite remarkable. So tens of thousands of soldiers are within our armed forces are working on cyber issues now. So obviously we are reflecting. We're trying to reflect today's threats, and Germany wants to work within NATO, which we see as the backbone of territorial defense, but also in the EU. So we are always committed to both, and we have given strong initiatives for adaptations, both of NATO and EU. For instance, 2 years ago, it was an initiative by the German foreign minister to kick off this expert group to develop ideas to modernize NATO. But also, we very much support the role of the European Union, PESCO, for instance, and also the European Defense Fund. But on the basis of a clear division of labor between the two organizations and clearly territorial defense remains the first and foremost task of NATO. Let me take our discussion to more strategic level. You have a very unique experience on Russia. Let me just list some of your postings. You have served twice in the German embassy in Moscow. You've also hold position in Paris and Prague. But most importantly, you were the first person to hold the specially created post of Deputy Assistant Secretary of NATO for intelligence. And it was actually in the years after the Russian aggression. And it was the time when NATO was undergoing this very deep transformation. From your perspective and from your assessment, I presume you were looking very closely to the Russian reactions. Did they actually bother? I mean, did the NATO decisions actually made any impression on the Russians, or did they just carry on regardless? Well, first of all, since this meeting is dedicated to the Warsaw Summit, I would start by saying that I was a child of the Warsaw Summit in a way, because in Warsaw, NATO decided to create this new division, the Joint Intelligence and Security Division, which had not existed before, and also to create the position that I then had the honor to hold, the first Assistant Secretary General for Intelligence and Security. And the task was to bring together the analyses of the threat perceptions of services from all NATO countries and develop a joint situational awareness, a joint analysis for NATO's senior leadership, political and military leadership. And it's no secret to say that Russia and also terrorism were seen as the main threats at the time, and that is still the case. And for instance, at that time, 5 years ago when I started, we did not look at China, but this is also changing. It's also becoming more part of our analyses. And I think one of the key
things that I started with was a kind of military civilian approach. Of course, continue to look very closely at military developments and military modernization in Russia and exercises and all of that. And that's very serious because, for instance, during my time, we concluded that Russia was not only deploying short-range nuclear missiles in the Kaliningrad Oblast, but also had violated the INF treaty by deploying or developing and deploying intermediate range missiles, which can actually reach Central Europe. So this is all very serious, and there's a whole bunch of hyper-modern nuclear-capable military equipment instruments that Russia is developing at the moment. But at the same time, we were seeing election hacking, disinformation, cyber attacking critical infrastructure. And so one of my first decisions was actually to create a special unit dedicated to hybrid and cyber, and really take this very broad siloed approach, but civilian military approach in our analysis. And this was reflected by this new division, which was the first fully integrated civilian military division. So this was typical for our work. And I can definitely tell you that it was important to have this common view. And I think, for instance, after the annexation of Crimea, there was not so much of a common uncontested view in NATO. So it took NATO some time to come up with a strong reaction. And that definitely changed afterwards. For instance, Skripal was mentioned in the previous conversation, and it took us just a few days to react to that and expel more than 150 undeclared Russian spies from NATO countries. So that was one, I think, very direct result of this common view working much better than before. And that definitely has made an impression on Russia. Not only the common analysis, but also the common, the strong common decisions that NATO was able to make. And strategic communication line. Yes. Ambassador, I guess one of the key events that you were very closely watching during your NATO tenure was the 2017 Zapad exercise. Mm-hmm. We all know that another installment of Zapad exercise is coming in just mm-hmm. in a few months, and we can, you know, clearly see activities which are sort of preparing the mm-hmm. Zapad exercise or are intertwined with it in the Russian sort of military complex. Will you tell us what to expect? I wish I could. This is very difficult to predict, and maybe one lesson learned that I can share with you from the previous Zapad was that it is very important to distinguish strategic communications coming from Russia and the real picture, because they always have an interest to send messages, and the actual developments are quite often quite different. For instance, I would point to the fact that in the case of Zapad and Vostok on in the east, the actual numbers that were used in strategic communications and the real numbers, they differed very considerably, reflecting different interests of the Russian Federation at the time. Okay, Ambassador, and finally, because this is the question I'm trying to put to each of you, what is the German position in terms of this strategic concept debate that will be finalized next year? What are the key points or key issues that you want to raise and have debated and decided upon? Mm-hmm. Now, first of all, we were
we were very happy that this process was started, and it was started 3 years ago with this expert group, and now it's turning into the effort to create a new strategic concept. I think very, very importantly, the summit came up with an extremely strong commitment of NATO, including the Biden administration, and the display of unity and solidarity of NATO. And that's always the most important thing. So a very strong signal came out of here. Secondly, military adaptation. A lot has been happening, especially since 2014. From our point of view, we would like to see a balance between military adaptation and strengthening the political dimension of NATO. That's NATO's history. During the Cold War, we always had both. It's a military and political defense organization. And we thought that that there was a need to bring up the political dimension a bit more. That was our main feeling 2 years ago, shared by France, for instance, and many other European countries. And this is reflected in the summit declaration, but I think this needs to be spelled out in greater detail in some time. Then I think there are a lot of technical issues. I really am convinced that cyber issues and also space issues are becoming more and more important for NATO. And it was already been mentioned. It has been mentioned that Article 5 can be invoked in case of a cyber incident. Now also in case of a space incident. So this these domains are basically growing, and resilience. Critical infrastructure against cyber. This will be a huge task, and this is reflected here. Technical innovation. I mean, high tech will be the resource of power in the future, more and more. That's including Russia and also including China. So I think it's very important that NATO is developing this so-called defense innovation accelerator. To keep pace, to stay abreast of developments in other parts of the world. And definitely this balance that we have reached between mainly Russia and China in the final in the NATO declaration is hugely important. So from our point of view, like Poland, we do see Russia and the regional dimension as the key also in the future for NATO. But of course, China is a rising issue. It is a systemic challenge. There's a military buildup, nuclear arms, disinformation, cyber, and so on. So this is something that NATO will turn to more and more as well. But again, the issue is to maintain a balance. And from our point of view, the regional dimension will stay in the forefront. Ambassador Loringhofen, the German ambassador in Poland, thank you very much. Vielen Dank. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. I have with me also the French ambassador in Warsaw, Frédéric Billet. Mr. Ambassador, thank you for joining us. I know you have a busy schedule too. I dziękuję bardzo, że pan zdecydował się mówić z nami po polsku. Bardzo chętnie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Zacznę od pytania o ocenę rezultatów warszawskiego szczytu NATO w perspektywie 5 lat. Wiemy, że Francja uczestniczy w tej formule wysuniętej obecności wojskowej nie jako kraj wiodący, ale za to jest obecna praktycznie we wszystkich krajach bałtyckich. Jakie doświadczenia z tego wynikają? I może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle taka formuła przez Francję została przyjęta? Tak, dziękuję bardzo za bardzo ciekawe pytanie. Jak już nasz prezydent Macron powiedział stosunkowo niedawno przed Radą,
północnoatlantycką, interes i bezpieczeństwo i suwerenność naszych europejskich partnerów stanowią dla nas, dla Francji priorytet. To pierwszy bardzo, bardzo, bardzo ważny punkt i jak już pan powiedział, Francja jest w pełni zaangażowania na wschodniej flance sojuszu i bacznie się przygląda. I wniosemy bardzo, bardzo ważny wkład w działania reasekuracyjne, jak to się mówi po polsku. I po prostu dla państwa wiadomości rocznie są 4 tysiące francuskich żołnierzy, którzy są zaangażowani na flance wschodniej. I Francja bardzo, bardzo aktywnie współpracuje i solidaryzuje się z naszymi sojusznikami na tej flance. I to bardzo konkretnie, to oznacza w ramach na przykład Baltic Air Policing. Francja jest drugim krajem, jeżeli chodzi o liczbę samolotów zaangażowanych dla kontrolowania czyszczeni powietrznej nad Baltikiem. I ja mogę powiedzieć też, że francuski wkład w te działania reasekuracyjne mają różne formy. To są te misje, jak już powiedziałem, misje policji powietrznej, ale są też misje zbierania informacji, to są też udział w ćwiczeniach NATO. I Francja co roku wysyła zmechanizowaną, opancerzoną podgrupę bojową. To jest czysta żołnierze i ta podgrupa bojowa składa się z różnych szolgów, Leclerc, ale ja nie będę dawać wszystkich szczegółów, ale po prostu to zdecydowanie zaangażowanie jest jednogłośnie wysoko doceniane przez naszych partnerów. I być może na ten temat chciałbym jeszcze trzecim punktem, na który chciałbym zwracać Państwu uwagę, jest nasza misja operacyjna Lynx w Estonii w ramach mechanizmu ESP, która jest wzorowa i która jest, można powiedzieć, jest rozmieszczenie nieagresywnych zdolności połączone z odstraszającą podstawą obroną. I ta misja ma bardzo, bardzo wiele atutów z punktu widzenia na przykład operacyjnego. To lepsza interoperacyjność, to wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. I to w sumie dla nas to jest bardzo, bardzo pozytywne. Panie ambasadorze, mając okazję rozmawiać z francuskim dyplomatą, no trudno nie wspomnieć o europejskim wymiarze obronności, bo to jest przecież to, o czym Francja od wielu miesięcy i lat bardzo aktywnie dyskutuje zarówno na forum NATO, jak i w Unii Europejskiej. To jest temat, który budzi pewnego rodzaju kontrowersje i obawy. No oczywiście w kontekście takim, że może wystąpić pewna konkurencja pomiędzy tymi wymogami obronności w ramach Unii Europejskiej oraz w ramach NATO. No ale sytuacja jest taka, że te dwa wymiary istnieją, no i będą się rozwijać. Jak pan widzi, jak Francja widzi wzajemne zależności pomiędzy Europą obrony oraz Sojuszem Północnoatlantyckim? Wydaje mi się, że teraz tak zwana obronność europejska nie jest postrzegana jako alternatywa dla NATO, ale ona jest postrzegana jako wsparcie, jako uzupełnienie dla NATO. Okazuje się, że tak zwany europejski filar wewnątrz NATO organizuje się i buduje się w uzupełnieniu do NATO, a nie wbrew NATO. I jesteśmy we Francji zdania, że wkład europejski w NATO będzie konsolidował odporność i skuteczność sojuszu i organizacji, aby organizacja zmogła sprostać stawianym przed nią zadaniom.
W NATO wszyscy teraz są w pełni zrozumieli, że kraje europejskie powinny wziąć na siebie więcej obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie obronności, w dziedzinie obrony. Jeśli chodzi na przykład o zaangażowanie, jeśli chodzi o środki budżetowe, jeśli chodzi też o zdolności zbrojeniowe i bojowe. I europejski filar jest czynnikiem, który wzmacnia NATO, a nie jest konkurentem NATO. I powinniśmy rozwijać podejście partnerstwa między NATO i Unii Europejskiej. I jak wiadomo, teraz w Europie rozpoczęliśmy pracę nad tak zwaną kompasem, nad tak zwanym kompasem strategicznym, które zostali, te prace zostali zainicjowane przez prezydencję niemiecką rok temu i oni zostaną zakończone w przyszłym roku w trakcie naszej prezydencji francuskiej. I jak też wiadomo, będzie w przyszłym roku szczyt NATO, który pozwoli też przedstawić nowy koncept strategiczny NATO i na podstawie konkluzji raportów Komitetu Ekspertów, który Francja bardzo aktywnie wzięła udział. No, my tutaj w Polsce będziemy wypatrywać oczywiście tych rzeczy, które dotyczą wschodniego wymiaru, ale oczywiście kraje południowej Europy, w tym Francja, bardzo interesują się tym, co się dzieje po drugiej stronie Morza Śródziemnego w Afryce. Tuż przed szczytem NATO Francja ogłosiła, prezydent Macron ogłosił zmianę formuły i redukcję francuskiego zaangażowania w operacji kontrterrorystycznej w Sahelu, operacji Barkhane. Sugerował większy udział europejskich sojuszników. Czy widzi pan, i jeżeli tak, to jaką rolę dla NATO w tego typu operacjach właśnie w Afryce? Tak, jeśli pozwoli pan, korzystam z okazji, aby po prostu przypomnieć, że dokładnie 9 lat temu rozpoczyna się wojskowa operacja Serval, to był Sahel, kiedy zaczął się proces destabilizacji Mali i Sahelu i kiedy terrorystyczne ugrupowania zaczęły tam siąć zamętny chaos. I gdyby Francja nie dokonała tej interwencji wojskowej, komórki terroryzmu by się rozsiali i można powiedzieć, bezpieczeństwo tego całego regionu i być może też Europy byłoby zagrożone i podważane. I ogólnie mówiąc, brak stabilizacji w Sahelu ma długoterminowe konsekwencje nie tylko dla Afryki, a też dla Europy. I można powiedzieć bez ogródek, że bezpieczeństwo Europy zaczyna się również tam, w Afryce. I europejskie kraje, wydaje mi się, że europejskie kraje zaczynają się również uświadamiać sobie, że tą sytuację, która jest bardzo, bardzo, bardzo trudna i być może ja pozwolę sobie parę słów o zmianach, które są przewidziane jak on ogłosił zakończenie operacji Barkhane jako operacja wewnętrznej, ale francuskie zaangażowanie wojskowe pozostanie. I to jest zmiana po prostu modelu, która oznacza przejście, można tak powiedzieć, do operacji wsparcia, pomocy i współpracy strukturalnej z wojskami, z armiami państw tego regionu, które chcą walczyć z terroryzmem. W tym celu będziemy podtrzymywać nasze zobowiązania do tych krajów i konkretnie to oznacza, że obecność naszych Francji w regionie Sahelu pozostanie znacząca
i walka z ugrupowaniami terrorystycznymi będzie kontynuowana, to jest ewolucja, a nie zerwanie. To jest bardzo, bardzo ważny dla nas element. I teraz oczekujemy od naszych partnerów, jak już powiedział Pan, więcej być może solidarności w Afryce, w Sahelu, jak w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Przybywają tam z nami już Brytyjczycy, Estończycy, Włochy, Duńczycy, Czechy, Rumuni są też gotowi. Są też gotowi, Amerykanie są też tam obecni i oczekujemy bezpośrednio układu i udziału od innych państw Europy i NATO, ponieważ musimy być solidarni wobec siebie i los Afryki będzie związany z losem Europy. I brak stabilizacji w Sahelu ma, jak już powiedział, długoterminowe konsekwencje dla Europy i zagraża bezpieczeństwu Europy. I teraz liczymy na wsparcie i zaangażowanie naszych partnerów, ponieważ Sahel stanowi zwornik dla Europy i dla ochrony swych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Panie ambasadorze, pan już wspomniał, że w Europie w tej chwili toczy się dyskusja nad strategicznym kompasem i jednocześnie w NATO dobiegnie końca w najbliższych miesiącach dyskusja o nowej koncepcji strategicznej. Gdyby pan zechciał nam zarysować kilka najważniejszych z punktu widzenia Francji tematów w tej dyskusji. Mhm. Tak, po prostu chciałbym powiedzieć i podkreślić, że Francja bardzo się cieszy, że dzięki ostatniemu szczytu NATO przyszedł moment strategicznego wyjaśnienia, strategicznej klaryfikacji, jak mówimy. I jak powiedział prezydent Macron niedawno na końcu szczytu w zeszłym tygodniu. I francuska wizja, nasza wizja, można powiedzieć, opiera się na pięciu ważnych punktach i zasadach. Po pierwsze, to potwierdzenie naszego zaangażowania zgodnie z artykułem 5. To bardzo, bardzo ważne, czyli solidarność między sojusznikami i to jest wszystkie te nasze wartości. To wydaje się oczywiste, ale warto to powiedzieć i powtórzyć. To pierwszy punkt. Drugi element to współpraca z naszymi europejskimi sojusznikami, to jest podejście partnerskie, aby realizować, jak mówimy, podwójne podejście polegające na odstraszaniu i dialogu z Rosją. Z tego punktu widzenia możemy również z zadowoleniem przyjąć dialog nawiązany między prezydentami Bidenem i Putinem i też z drugiej strony z Europejczykami na ten temat. I jak powiedział nasz prezydent niedawno, sojusz powinien zbudować ramy, które pozwolą uspokoić relacje z Rosją. To oznacza ramy wymagające, nieugięte w przypadku, kiedy Rosja na przykład prowadzi ataki cybernetyczne, ale zastraszanie, ale które również pozwala uwzględnić geografię Europy. I ponadto NATO musi wyjaśnić i sklaryfikować ramy w zakresie kontroli zbrojeń. Trzeci punkt to Francja bardzo docenia ramy i reguły postępowania w ramach NATO, zapisanie w traktacie północnoatlantyckim i na przykład prawa do zgłaszania sporów, kiedy zachowanie sojusznika budzi wątpliwości co do interesów bezpieczeństwa i innych. A ten temat, który stanowi sedno sprawozdania ekspertów, jest obecnie uchwalany i jest, jak sądzę, ważny element naszych zasad wspólnego życia w NATO. I być może na zakończeniu czwarty punkt. Sojusz musi pozostać skoncentrowany na swoich podstawowych misjach,
finansowanie, które zapewniamy jakby częściowo finansowaniem wspólnym, ale także naszym krajowym finansowaniem. I to jest, musimy mieć bardzo wymagający dialog w solidnych ramach budowania architektury bezpieczeństwa w Europie, na kontynencie europejskim i poprzez na przykład kontrola zbrojeń. I spotkanie już, jak już powiedziałem, między prezydentem i Bidenem i Putinem było i jest jednym z elementów tych dyskusji i Europejczycy muszą zasiąść do stołu i potwierdzić swoją wolę, jeśli na przykład chodzi o ziemię europejską. I na koniec ja chciałbym jeszcze podkreślić, że Francja jest wiarygodnym i rzetelnym sojusznikiem NATO. I te wszystkie wyżej zobowiązania, które wspomniałem dzisiaj, będziemy kontynuować nadal między chwilą obecną a francuską prezydencją Unii Europejskiej w odniesieniu na przykład do kompasu strategicznej, a potem w odniesieniu do nowego konceptu strategicznego NATO. To wszystko wskazuje na to, że mamy dużo do zrobienia i sojusz powinien dostosować się do nowych warunków i strategicznego otoczenia. Panie ambasadorze, bardzo panu dziękuję, również za to, że mówił pan po polsku. The French ambassador, Frédéric Billet, thank you very much. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Marcin. Dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim Państwu ambasadorom. Mam nadzieję, że ten transatlantycki format uda się nam jeszcze powtórzyć w przyszłości, a najlepiej zaprosić do rozmowy jeszcze wszystkich tych, z którymi dzisiaj nie zdołaliśmy porozmawiać. Państwa zaś, naszych widzów i słuchaczy, zapraszam teraz na drugą część naszej dyskusji, już całkowicie na żywo ze studia Polityki Insight. Znowu zmienię teraz język na angielski, żeby porozmawiać z naszym gościem specjalnym ze Stanów Zjednoczonych. And my special guest today is General Retired Curtis Scaparotti, former commander of the U.S. European Command, who also served in his dual-hatted role as NATO's Supreme Allied Commander Europe, SACEUR. General Scaparotti, thanks for your time today. It's not very often that we can talk to a U.S. strategic commander. I appreciate it. Thank you, Merrick. It's a pleasure to be here today, and I've seen many friends already, so thank you for the opportunity. And I will use this opportunity that we are in the live mode now to bring in something that happened just hours ago, the Black Sea incident between the Russian forces in the occupied Crimea and the British destroyer HMS Defender, which, as the Russians allege, has entered the waters belonging to Ukraine but claimed by the Russians. In order with the Russian version, some shots were fired or even bombs were dropped in the vicinity of the British vessel. This is, you know, kind of a breaking story now, and we do not have the clear picture of it yet, but it surely shows how tense the NATO-Russia relations could become at times. General, do you have any initial thoughts on that incident at the moment? Well, as you said, I'm just reading about it as well. But I think, as you pointed out, the first principle in things like this is the first reports are rarely accurate. So, you know, we have to understand what really happened as a first principle. Secondly, I think you also noted that that whenever we have forces in close proximity, there's always the potential that you could have an accidental event or a miscalculation or even a very deliberate and aggressive event that creates a problem. We know that the Russians have been aggressive in naval and air incursions, or at least in, you know, intercepts in the Black Sea over the years. And this may in fact be just another one of those examples. Final thought is that, you know, we in the West, the UK in this incident, has every right to sail in international waters. And the Russians should observe these international norms as all others do, and refrain from aggressive actions here that might create a bigger problem.
One other point that may be worth mentioning at the moment is that NATO and the US forces have increased the monitoring reconnaissance activities in the Black Sea region in reaction to the Russian aggressions there and occupation of the Crimean Peninsula, so that, you know, we sooner or later, maybe sooner, we'll actually learn firsthand from Western NATO sources what actually happened. Yeah, we do. I mean, since the time of this Warsaw summit that we're talking about today, we've more than doubled our presence there, both the U.S. and NATO, in you know, ISR and presence of naval ships, air, et cetera, as we should, because the Black Sea is a strategic location, and NATO allies and partners and U.S. partners and allies border the Black Sea region as well. We are discussing the legacy of the Warsaw Summit and the history of NATO transformation and adaptation today. And you, of course, had a role to play in that process. You took the baton, if you like, from your predecessor, Phil Breedlove, who was the sort of first responder to the security crisis in the area. You were the SACUR and EUCOM commander in 2016 to 2019. So actually, you have arrived in Warsaw for the summit just very shortly after your appointment to the European command. And your role was actually to implement the ideas, the decisions taken at the Warsaw summit. Tell us how you did it, you know, in 2 or 3 minutes, if you can. Well, first of all, I didn't do it. It was the work of many in NATO and across the nations in NATO at the time as well. So, you know, I don't take credit for that. You mentioned General Phil Breedlove. He also was instrumental in the foundation that led to what we decided upon in Warsaw. But, you know, we had to bring together the nations at the time at 28 and establish those enhanced forward presence battle groups, as well as a tailored forward presence in the Black Sea region, I would add. And the nations stepped up. They agreed at 28 to do this, an important step. And the framework nations, the four that stepped forward to be framework nations in each of the countries in the Baltics and Poland, led each of their battle groups to form them, organize them, and then deploy them. And then at NATO in shape, what we orchestrated was, really the connection of those, you know, the interoperability, the adaptation that had to take place, the planning and the refinement of the regional plans that had to take place, the connectivity at tactical, operational, and strategic level to those forces on the flank. So that's what we went to work at, you know, in shape and in NATO to assist the nations in their tactical efforts to bring this together. It was an enormous task, but I think it underscores the resolve of NATO. It underscores the ability of NATO to adapt and change. And it was an important step, obviously. It drove innovation in NATO, the forming of these battle groups. It drove interoperability and continues to do so today. I'm glad that you're emphasizing this because, you know, in public debate, we often tend to concentrate on the military aspect of NATO's activity. But from what you say, it is clear that before you have any military activity, you need to have this political agreement, political foundation on which you can build any decisions in the military sphere. No, absolutely. I mean, you know, the SHAPE headquarters and the SACUR take their direction from the political guidance of the North Atlantic Council and the NATO heads of state, as it should be. And we are defensive. NATO is a defensive alliance. And that's where the instructions to me at the time as a SACUR is to form a better deterrence and defense on the eastern flank of NATO.
And as you said, the most evident of these measures that were taken at the Warsaw summit were these multinational battalion battle groups stationed in Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and then another battle group in Romania. They have evolved. They are now in the fourth year of their operation, two of which have taken place under your command. How do you see the evolution of these formations? Mm-hmm. Well, I think they've matured very well, frankly. And as I said, I underscore the importance that they have been for NATO and each of the individual nations, because really what they've done is they've driven a focus on interoperability. They've driven a focus on modernization. They've driven the requirement for us to nest both the host nation's defensive plans with those of the forces that are deployed there, and then the, you know, operational and strategic plans all the way back to NATO. And so that work is what has been going on over the years since that time. And so there's a considerable difference between what we see today in the Baltics and Poland and what we first emplaced right after the Warsaw summit. They're much more mature. I'm pleased with their progress, but there's a good deal of work left to do. And that was reflected in the declaration of this recent Brussels summit just last week. And the declaration emphasizes the aim to quickly implement the force and command structure adaptation in the eastern flank, as well as strengthening the posture. Without going into, you know, classified military details, based on your experience, how should we read this statement, and what remains specifically to be done? Well, I think it's just an acknowledgement that we live in a very dynamic security environment, and that NATO recognizes the need to quickly adapt and continue to adapt their command structure and their force structure in the East. You know, I would point out that NATO has developed and approved a new military strategy, the first military strategy that was approved and put in place since the Cold War, actually. And it's very important because that embraces this new security environment. It's relevant to it. It embraces the entire Euro-Atlantic in terms of how you view defense in, you know, in a 360. And it embraces, you know, the present environment in terms of technology development, et cetera. So that's the way I would read it. I think it's a natural extension of what we've seen developing since the Warsaw summit, and recognition that things are still pretty dynamic and we need to continue to adapt. There is a paragraph in the Brussels summit declaration citing a new warfighting concept and new defense and deterrence concept that are to be implemented or have been approved, actually, as you said just moments ago. And I presume it's all about this all-domain, multi-domain approach, which includes, you know, all traditional air, land, and sea elements, as well as new elements, cyberspace and information. It is actually one of the buzzwords these days, and of course in the United States very strongly emphasized that a battlefield of today, and especially a battlefield of the future, needs to involve all of these elements. Yeah, Merrick, that's right. But I would emphasize this. One, it does embrace multi-domain operations without a doubt, because that's the world we live in. But again, I would go back to the fact that it first embraces the environment that we live in. Okay, that strategy, the defense and deterrence of the Euro-Atlantic, the DDA, and then that warfighting concept is really a recognition of the environment we're in and the new skills, technology, techniques, interoperability we need, you know, that is needed in NATO and in U.S. forces in particular as well, to be relevant to the environment we're in, to be effective in deterrence and defense. So it's a broader perspective as well. And then the warfighting concept really is about how do we bring these capabilities to bear to have effect, with the long-term intent that deterrence
means that we won't have a conflict, that it will prevent a conflict. And so, you know, I really applaud the work that's been done here over the last couple of years to refine those two concepts. And I think they're critical to the effective deterrence of NATO today. That's a strategic point of view, but let's go down to the tactical level, if you will. What are the lessons learned and experiences that you could see from, you know, the first 2 years of these enhanced forward presence battle groups in terms of interoperability with the home nations, armed forces, in terms of logistics support, in terms of the concept of operation, in terms of what to expect from the potential enemy on the other side? Yeah, well, first of all, you know, I'll start with what we've learned. We've learned, you know, that that this is complex business, right? And that because it's complex, interoperability is key. I mean, to the extent that we have interoperable systems, we ease that complexity. So that's, you know, that's first and foremost, I think, as we work together. Secondly, we understood the importance of logistics. When you have multinations out there, you have to refine that logistics capability. And as you see in NATO, we've stood up new headquarters, one dealing with that capacity, in fact, you know, at an operational level. So we've learned from that and we're beginning to make, you know, those changes. So I think NATO's recognized that and they're moving forward in a good way. The last one I would emphasize is mobility. We've recognized that we need greater mobility throughout Europe. That needs to be have some attention, and NATO is recognizing that as well. I think the other two I would emphasize is lessons learned about the need for air and missile defense in a layered and layered and integrated fashion, for one, and fires, long-range precision fires. Those are all things that today, as you look at those battle groups, we've learned, and we're also continuing to work on, or at least NATO is continuing to work on. Finally, with respect to Russia, you know, I think the first thing is that, you know, they've also responded to this. They've built, they're building six divisions on that flank since the time of Warsaw Summit. And they have, I think, reinforced this, what we call hybrid warfare concept. And that too is something that we've had, you know, that that we in the West and NATO has had to respond to and learn to grapple with as well. You've mentioned mobility, and it's very important because it translates into speed. And it's, of course, a task for both the host nations, entire NATO, also the European Union. And I can see a dual track approach to that problem. First, there's organizational effort to ease the movement of troops, and that's fine. The second one is to move the troops closer to the potential theater, and it is done by the decisions of the U.S. Commands in Europe. We can see the Defender exercise series, and also stationing, forward stationing of U.S. troops, of course, here in this country in the first place. Oh, that's correct. But, you know, we also, the West recognizes, and NATO and the U.S. are aware of the agreements we've made in the past, NATO-Russia Founding Act, Vienna, et cetera. And so we're careful in that respect. I think we've adhered to that, and yet we have made an effort. NATO has made an effort. The U.S. has made an effort to place forces that enhance deterrence and give us that that set the conditions for us to respond with greater force if that's necessary. So in a sense, what I'm saying is I think NATO and U.S. have been responsible in this regard in terms of the forces that they have positioned and where they've placed them. And finally, General, this is the question that I'm asking everyone today. What is, you know, from purely military perspective, what should be the main outcomes of the strategic debate within NATO as we're looking into the Madrid summit from the perspective of Warsaw and Wales and everything? Well, I think, first of all, it's unity of the alliance. That's number one.
that the alliance is unified, and two, that just the fact that we have a new, you know, that NATO will have a new strategic concept, I think is significant in itself, because it will be relevant to the environment today and the one that we see in the future 5 or 10 years. Those two steps are huge. And then third, recognizing from a military perspective, both nuclear and conventional, recognizing the emerging technologies, the need to modernize with respect to, you know, everything from hybrid warfare and techniques to emerging technologies like cyber, space, fifth generation aircraft and the incorporation of that, layered air missile defense systems. Those things should be nested in it, right? A strategic concept will stay above that, but it will give the guidance to the military as to how they will develop and position their forces. General Curtis Scaparotti, former SACUR, former UCOM commander, thank you very much for being with us, sir. Merrick, it's an honor to be with you today, and thank you very much. Dziękuję bardzo panu generałowi i teraz na ostatnią część naszego spotkania wracam do języka polskiego, by porozmawiać z polskimi ekspertami, uczestnikami debaty obronnej w różnej formie i z różnych perspektyw. Jest ze mną Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich, ale specjalizująca się w tematyce obronnej zachodniej i północnej Europy, zwłaszcza Niemiec i państw skandynawskich. Jest też Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która zajmuje się polityką bezpieczeństwa Rosji i Białorusi. Jest wreszcie Michał Baranowski z German Marshall Fund of the United States, jeden z najsilniejszych transatlantyckich głosów w tej polskiej debacie, który pomoże mi nie tylko w sprawach relacji polsko-amerykańskich. Dziękuję wam bardzo za to połączenie, że jesteście ze mną. Nie będzie ujawnieniem wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że często wymieniamy się uwagami, opiniami, wiedzą na tematy bezpieczeństwa i obronności. W pewnym sensie razem śledziliśmy ten szczyt NATO w Warszawie i wszystko, co działo się po nim. Więc może najpierw postawię każdemu z was takie początkowe pytanie i zobaczymy, dokąd nas ta dyskusja poprowadzi. Chciałem zacząć inaczej, ale wydarzenia dzisiejszego dnia sprawiają, że pierwsze pytanie skieruję do Ani Dyner, bo mamy do czynienia w tej chwili z incydentem, którego nie mamy jeszcze pełnej jasności, co się tak naprawdę wydarzyło, ale jeżeli wydarzyło się chociażby to, że użyto uzbrojenia w pobliżu, nie wiemy czy przeciwko, czy wobec, ale w pobliżu natowskiego okrętu, brytyjskiego niszczyciela HMS Defender, to możemy mówić, że czegoś takiego jeszcze nie było w tych ostatnich latach historii kontaktów, czy też tarć na linii NATO-Rosja. To prawda, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło znaleźć się w tym gronie. I oczywiście przeskakując bardzo szybko do głównego tematu wyzwań, jakie stoją przed NATO czy przed naszym państwem, są to oczywiście wyzwania płynące ze wschodniego kierunku, tak bym to określiła. I Rosjanie robią bardzo dużo, żeby utwierdzać nasze zdanie pośród sojuszników, to znaczy, że tak naprawdę niekoniecznie my czy państwa bałtyckie jesteśmy rusofobiczni, raczej podkreślamy to, jak naprawdę działa i funkcjonuje państwo rosyjskie. I zdaje się, że właśnie Rosjanie to pokazali dzisiaj po raz kolejny. Dokładnie, właśnie do tego zmierzam. To znaczy, to już nie jest, nazwałabym to w dużym cudzysłowie lekki incydent, to już jest bardzo poważny incydent, który na pewno będzie wymagał wyjaśnień. Pytanie, czy zostało to zrobione i na ile celowo? Myślę, że tutaj przypadku też raczej nie było, dlatego że Rosjanie przypadkowo takich rzeczy nie robią. I myślę, że jest to absolutnie celowe działanie, żeby sprawdzić reakcję państw natowskich po naszej stronie, jak silnie my zareagujemy i jednocześnie na ile Rosja może sobie pozwolić. I tu niestety musimy wrócić też do istotnego komunikatu, istotnej rzeczy, to znaczy Rosja rozumie język siły i to jest język, którym w zasadzie niestety, znowu przepraszam, kolejny raz użyję tego słowa, przychodzi nam z nią rozmawiać, chociaż niejednokrotnie chciałoby się to robić inaczej. I uważam, że im bardziej NATO jednak pokazuje swoją jedność i swoją siłę, tym silniej oddziałuje to na Kreml. I teraz choćby odniosę się do słów z kwietnia, jeśli nie pamięć nie myli, Jamesa Stoltenberga,
który po spotkaniu tym nadzwyczajnym Ukraina-NATO powiedział wyraźnie, że to NATO będzie decydowało o przyjęciu Ukrainy do sojuszu, a nie Rosja. I moim zdaniem te słowa bardzo mocno zarezonowały na Kremlu. No i oczywiście przypomnijmy też kontekst tego, co się dzieje w tej chwili na Morzu Czarnym. Ten brytyjski okręt to jest część eskorty brytyjskiego lotniskowca Queen Elizabeth, który operuje w tej chwili, zdaje się, że na Morzu Śródziemnym. Dwa okręty z tej eskorty, bo oprócz niszczyciela brytyjskiego również niderlandzka fregata, wpłynęły na Morze Czarne, zawinęły do Odessy, złożyły wizytę na Ukrainie. Podpisane zostało porozumienie zresztą brytyjsko-ukraińskie na temat wzmocnienia marynarki wojennej Ukrainy. No i potem HMS Defender zmierzał w kierunku Gruzji. To jest taka stała trasa mniej więcej okrętów natowskich, które odwiedzają Ukrainę i Gruzję. No i w okolicach Sewastopola, Półwyspu Krymskiego doszło właśnie do tego bezprecedensowego, zdaje się, wydarzenia. To też musi boleć, prawda, stronę rosyjską, że NATO swoimi okrętami jest aktywne na Morzu Czarnym, no i że odwiedza porty ukraińskie. Oczywiście, że tak. Ja się spodziewam bardzo dużej akcji propagandowej za chwilę w rosyjskich mediach dotyczących, jak zwykle, wrogich działań NATO, które, cytując z kolei Aleksandra Łukaszenkę, jak zawsze grzechocze gąsienicami czołgów u granic czy to Rosji, czy Białorusi. A już trochę bardziej poważnie, w ogóle Morze Czarne będzie istotnym akwenem z punktu widzenia potencjalnej konfrontacji, nie tylko Morze Bałtyckie, ale też Morze Czarne. Warto zwrócić uwagę, że właśnie w kontekście ćwiczeń, które Rosja prowadziła również na anektowanym i okupowanym przez siebie Krymie w kwietniu tego roku, które spędziły nam trochę snu z powiek, Rosjanie zamknęli część akwenu i Morza Azowskiego i częściowo uważają, że nie ma możliwości przepływania przez pewne rejony Morza Czarnego zgodnie z prawem morza o swobodnym tranzycie, również statków wojennych. I myślę, że to też mogło być takie ostrzeżenie wysłane w stronę państw NATO. I też nie mam cienia wątpliwości, ponieważ wcześniejsze działania okrętów natowskich w tym akwenie były bardzo mocno komentowane, że to znajdzie swoje odzwierciedlenie i oczywiście będzie pokazane, jak to Rosja radzi sobie z zagrożeniem, jak dobrze jest przygotowana do odparcia jakichkolwiek wrogich działań ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Warto jeszcze dodać tutaj jedną kwestię, że niezależnie jak my na Rosję nie będziemy patrzeć, to zarówno z dokumentów doktrynalnych, jak i jej działań, o których myślę będziemy mówić jeszcze później, zwłaszcza w zasadzie nie tylko w reakcji na szczyt w Walii, potem szczyt warszawski, bo całe dozbrajanie zachodniego kierunku strategicznego zaczęło się jeszcze wcześniej. Wszystko to pokazuje, że NATO ciągle pozostaje największym wyzwaniem i militarnym, i politycznym dla Federacji Rosyjskiej. Michał, to równie dobrze mogło się przytrafić okrętowi US Navy, prawda? Okręty amerykańskiej marynarki wojennej regularnie odwiedzają Morze Czarne. Kilkukrotnie w przeszłości zdarzały się incydenty polegające na tym, że rosyjskie samoloty przelatywały bardzo nisko nad amerykańskimi okrętami, próbując je, nie wiem, czy zastraszyć, czy przepędzić, czy po prostu zrobić zdjęcia sobie w ich towarzystwie. Ale żarty na bok, bo to jest incydent, to co się dzisiaj wydarzyło, jak mówię, bez precedensu. Jaka może być odpowiedź, reakcja Waszyngtonu? Ja również chciałem podziękować za zaproszenie. Marku, bardzo miło być i z Tobą, i za nią, i z Justyną, i z innymi osobami na tej ważnej debacie. To rzeczywiście wygląda na to, że Putin i Rosja lubią wysyłać sygnały i robić problemy tuż po szczytach NATO. Mieliśmy problemy, to jest eufemistycznie powiedziane, dlatego że takim największą prowokacją oczywiście była wojna w Gruzji po szczycie w Bukareszcie i po deklaracji, że Gruzja i Ukraina wstąpią do NATO. Tym razem ta reakcja, jeżeli tak jak mówi Ania, jak mówił generał Scaparotti, okaże się prawdą, że tak powiem, no to widać, że to jest sygnał wysyłany przez nich, rysowania pewnych, może przecinanych, ale czerwonych linii, ale właśnie nie wobec Amerykanów, a wobec ich sojuszników. Ja myślę, że to nie jest
że to nie jest do końca jeszcze przypadek. Myślę, że Putin rzeczywiście testuje również Bidena, ale to by było bardzo szybkie przekreślenie jakichkolwiek szans na zawiązanie poziomu, powiedzmy, szacunku, bo może nie współpracy z nowym prezydentem, jeżeli on by to zrobił wobec okrętu amerykańskiego. Myślę, że na to może być troszeczkę za wcześnie, chyba że rzeczywiście tam nic z tej Genewy nie wyniknie. Co zrobią Amerykanie? Amerykanie najchętniej chcieliby, żeby Rosja takich rzeczy nie robiła. Tak? Chcą mieć przewidywalną, spokojną, transparentną, aczkolwiek relację z adwersarzem. No i ten Putin znowu im coś, że tak powiem, broi. Oni by chcieli odłożyć to, zamknąć to pudełko na bok i skupić się na innych ważniejszych rzeczach. Więc podejrzewam, że będzie odpowiadało całe NATO, a nie tylko strona amerykańska. Ale oczywiście bardzo gdybam na ten moment. Zobaczymy, ale to jest rzeczywiście, no, to musi, nie może pozostać bez odpowiedzi. No, to takie bardzo okrąglutkie zdanie na koniec. No, stabilna i przewidywalna relacja to na pewno nie jest. Justyno, tam w tej eskorcie brytyjskiego lotniskowca, która zboczyła na Morze Czarne i zawinęła do ukraińskich portów, był również okręt niderlandzki. No, można powiedzieć, że całe NATO uczestniczy w tej operacji w pewnym sensie. Jaka będzie reakcja, jakie będą komentarze w zachodniej Europie? Wydaje mi się, że musimy poczekać rzeczywiście na takie wiarygodne informacje dotyczące tego incydentu, które brytyjskie Ministerstwo Obrony ma przedstawić, zdaje się, jutro. I myślę, że od tego będzie zależała odpowiedź natowska. Także, tak jak powiedział generał Scaparotti, wstrzymałabym się tutaj jeszcze z przewidywaniem reakcji natowskiej, z tego względu, że Rosjanie również prowadzą wojnę dezinformacyjną w stosunku do Zachodu, w stosunku do NATO, testują sojuszników, testują ich reakcje na takie incydenty. Można wspomnieć również incydent, czy taką informację, dezinformację z początku czerwca, kiedy to ponoć jednostka rosyjskiej marynarki wojennej wpłynęła na morze terytorialne Polski, która to informacja okazała się fałszywa, mimo że ten okręt był widoczny w portalach, które śledzą ruch międzynarodowy, ruch statków. Dlatego jakby cele rosyjskie mogą być różnorakie, również w stosunku do samego społeczeństwa rosyjskiego. Pamiętajmy, że mamy w Rosji wybory, że zawsze jakby to poczucie, zwiększanie poczucia zagrożenia również na ten rosyjski rynek jest elementem jakby takim konsolidującym społeczeństwo wokół rosyjskiej władzy. Więc wstrzymałabym się z przewidywaniami, rysując jakby różne możliwości celów rosyjskich i różne scenariusze tego, co się tam rzeczywiście dzisiaj stało. To jest bardzo ważne, o czym mówisz. Kampania informacyjna, czy też walka informacyjna po prostu trwa. Rosjanie się w niej bardzo mocno wyspecjalizowali, dlatego my też, komentując wydarzenia bądź też incydenty w sferze informacyjnej, tak bym powiedział, które na razie nie zostały jeszcze w 100% potwierdzone jako fakty. Musimy też zachować daleko idącą ostrożność. Rosjanie zapewne bardzo byśmy chcieli, żeby resztę naszej rozmowy spędzić właśnie z nimi jako bohaterami głównymi. Tak nie będzie, bo zebraliśmy się tutaj po to, żeby omawiać dziedzictwo szczytu w Warszawie. Wysłuchaliśmy dzisiaj już i ministra Pawła Solocha, i ambasadorów, dyplomatów, i pana generała, który no też zajmuje się obecnie czymś na kształt dyplomacji publicznej.
Więc teraz możemy porozmawiać, tak jak to mówią dyplomaci, szczerze i otwarcie o tym, co się wydarzyło przez te 5 lat. Wydarzyło się mnóstwo rzeczy i moglibyśmy pewnie godzinami na ten temat rozmawiać, ale również co się nie wydarzyło, w tym sensie, że czego nie udało się osiągnąć. Michał, ja bym może ciebie poprosił o takie krótkie resume relacji transatlantyckich Polski w ciągu tych ostatnich 5 lat. Okej. Masz 3 minuty. Ale tylko polsko-amerykańskich. Okej, znaczy, bo ja myślę, że to jest ważne, żeby transatlantyckich. Wrzucić większy kontekst, dlatego że dziedzictwo szczytu się wpisuje to, co się dzieje w naszym sąsiedztwie i w dużo szerszej perspektywie globalnej. I myślę, że po prostu pomimo tego, że my jako sojusz się mocno zmieniamy, to żyjemy coraz w trudniejszym sąsiedztwie, na coraz bardziej niestabilnej sytuacji również geopolitycznej, globalnej. No teraz oczywiście najbardziej dominującym konfliktem jest, albo konkurencją, tak, współzawodnictwem jest współzawodnictwo amerykańsko-chińskie. No i polskie relacje polsko-amerykańskie są jak w to wszystko wpisane, no ale są jakby jak na kolejce górskiej. Dlatego, że przynajmniej z perspektywy Warszawy ostatnie 4 lata za prezydentury Donalda Trumpa to był czas bardzo dobry, bliskiej współpracy politycznej, również osiągnięć, jeżeli chodzi o pewne zmiany boots on the ground, szczególnie tak jak podkreślał pan Charles d'Affaires Dix, podpisanie Enhanced Defense Cooperation Agreement. Niektórzy oczywiście stawiają znak zapytania, czy to wszystko było warte jakby tej bardzo dużej bliskości z prezydentem, który był tak bardzo kontrowersyjną osobą i w samych Stanach, i w Europie, ponieważ za to teraz w dużym stopniu płacimy jako państwo, nie mając specjalnie przygotowanego planu B. B jak Biden. B jak Biden. No właśnie, nikomu to jakby do głowy nie przyszło, wydaje się, co jest zaskakujące. Przez wiele miesięcy Warszawa grała tak, jakby Trump był jedynym kandydatem, który mógłby wygrać. Więc no ostatnie miesiące i tygodnie to jest, myślę, że zeszliśmy dość głęboko pod wodę, a może takim momentem katarzis wręcz okazały się ostatnie 2 tygodnie, czyli te emocje przed szczytem natowskim związane z odwołaniem sankcji amerykańskich wobec Nord Stream 2, brakiem konsultacji, potem wypowiedzią ministra i wreszcie spotkanie prezydenta Dudy z Bidenem. No i wydaje mi się, że rząd zaczął się odbijać troszeczkę od no pewnie jakiegoś dna do takiego momentu, gdzie możemy wrócić. Ja nawet myślę o tym, można na to spojrzeć prawie jako taki moment resetu, albo przynajmniej potencjalnego resetu w relacjach polsko-amerykańskich, gdzie minister Rao zaczął rozmawiać z ministrem Blinkenem, znaczy sekretarzem Blinkenem, może w drugą stronę. I teraz musimy to sobie spokojnie poukładać, jak wyglądają te relacje w tej sytuacji geopolitycznej z tym rządem i z tą sytuacją wewnętrzną, którą mamy i tutaj, i którą oni mają tam, jaka jest agenda, jakie są nowe elementy tej agendy, jakie są sprawy trudne. Może tu się zatrzymam. No ale jednak ograniczyłeś się do przytoczenia tych rzeczy, które działy się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a przez ostatnie kilka lat no, wydarzyło się jednak bardzo dużo pozytywnego. Absolutnie tak. No bo dałeś mi 3 minuty, to jest mi dużo czasu. Znaczy to, co się rzeczywiście wydarzyło pozytywnego, no to jest tak naprawdę to, o czym do tej pory rozmawiałeś przez ostatnie kilka godzin. To jest przede wszystkim ta historyczna, dramatyczna zmiana
że mamy obecność, prawdziwą obecność wojskową na wschodniej flance. Tak naprawdę szczególnie u nas, oczywiście w krajach bałtyckich, w Rumunii również też. I to jest zasługa i polskich rządów, nie jednego, tylko wielu, i amerykańskich, i europejskich administracji, również nie jednej, ale wielu. I to jest prawdziwa zmiana, o to się prosiliśmy, negocjowaliśmy przez 15 lat, teraz to się zaczęło zmieniać. I jest to i Enhanced Forward Presence, i Armored Brigade Combat Team, i piąty korpus, który będzie stacjonował w Poznaniu. Takim pytaniem, czy to jest szklanka w połowie pusta, nawet sobie przygotowałem szklankę, czy troszeczkę w połowie pusta, czy w połowie pełna, jest tak naprawdę porównanie tego, co robi sojusz, co robimy my, w porównaniu do tego, co robi potencjalny adwersarz. I tutaj to Ania na pewno o tym powie, no, ale to mówiło również o tym Skaparotti. No, Rosjanie nie siedzą założonymi rękami, tylko się modernizują, wysyłają coraz większe siły na nasze granice i jeszcze na dodatek całkiem dobrze funkcjonują między wieloma domenami wojny. Więc dużo się pozytywnego wydarzyło, ale niestety mamy coraz większe wyzwania po tej drugiej stronie i pytanie, gdzie jest ten tutaj balans. Anię na pewno poproszę o odpowiedź na te kwestie za chwilę, bo chciałbym teraz poprosić o głos Justyny, bo mówiliśmy o tym, co się dzieje w relacjach polsko-amerykańskich, które są oczywiście trzonem naszych relacji transatlantyckich i naszego zakotwiczenia, można powiedzieć, w NATO, no ale nie można tej dyskusji prowadzić bez opisania wątku europejskiego, no a w wątku europejskim pewnie najbardziej problematyczny jest nadal wątek niemiecki. Ja próbowałem o tym rozmawiać z ambasadorem Loringhoferem, no on skinął głową i przyznał, że jest problem, że nie ma tych wydatków obronnych i co do gotowości bojowej też są pewne komplikacje nadal, ale czy można powiedzieć, że Europa te 5 lat przespała? Chyba nie, prawda? Natomiast nie da się też powiedzieć, że zdaje ten egzamin na celującą ocenę. Masz rację. Europa nie zdaje tego egzaminu na celujący, ale wydaje mi się, że sporo się zmieniło również w Europie, wspomniałeś Niemcy, również sporo się zmieniło w Niemczech, mimo kwestii kontynuowania projektu Nord Stream 2. Niemiecka polityka bezpieczeństwa w 2016 roku naprawdę z punktu widzenia Berlina zmieniła się, no przynajmniej o 90 stopni w stosunku do Rosji. To znaczy Niemcy stały się państwem ramowym natowskiej grupy bojowej na Litwie i rozmieściły tam około 500 żołnierzy, zaczęły brać większy udział w ćwiczeniach wojskowych również na wschodniej flance, wzmocniły swoje zaangażowanie w nadzór bałtyckiej przestrzeni powietrznej i również, co trzeba podkreślić, zwiększyły finansowanie swoich sił zbrojnych, osiągając te 1,5% PKB, czyli ponad 50 miliardów euro przewidywanych na 2022 rok jako wysokość niemieckiego budżetu obrony. I to są ogromne pieniądze. I to są pieniądze, które są większe niż wydaje Francja czy Wielka Brytania na swoje siły zbrojne. Pytanie jednak, co z tymi pieniędzmi się dzieje i jakie efekty mają, jeżeli chodzi o modernizację Bundeswehry, jeżeli chodzi o jej gotowość i tak szerzej patrząc, jak rozwija się ta niemiecka kultura strategiczna i niemiecka gotowość do większego zaangażowania na wschodniej flance NATO. I tak jak powiedziałam, widać zmiany, większą gotowość zaangażowania w politykę odstraszania i obrony na wschodniej flance,
ale te zmiany są nadal dużo wolniejsze niż zmieniająca się, otaczająca nas rzeczywistość i działania rosyjskie w stosunku do NATO, w stosunku do państw członkowskich na wschodniej flance, jak pokazuje to dzisiejszy incydent. Więc Niemcy robią swoje, modernizują powoli Bundeswehrę, czy zobowiązały się do wystawienia 3 dywizji do 2032 roku i zobaczymy, czy im się to uda. I to będzie chyba taki wyznacznik tego, czy dotrzymują swoich zobowiązań w NATO. Ja bym nie patrzyła większy budżet obronny Niemiec jest ważny, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze jest to, co faktycznie Niemcom udaje się zrobić w zakresie tego, co obiecali w NATO. Jeżeli chodzi właśnie o budowę zdolności, jeżeli chodzi o proces planowania obronnego i zaangażowanie w ćwiczenia tutaj w naszym regionie. Tutaj jeśli chodzi o te wydatki, to wybacz, że cię skoryguję, Niemcy nie wydają więcej od Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania nadal jest drugim krajem po Stanach Zjednoczonych w NATO, który wydaje ponad 70 w tej chwili miliardów dolarów po tym ostatnim zwiększeniu ich budżetu. Niemcy są na kolejnej pozycji. Niemcy wydają znacznie więcej i tu masz rację, niż Francja. Chciałbym cię jeszcze dopytać o coś, co się dzieje w obrębie Morza Bałtyckiego. To jest drugi obszar twojej ekspertyzy. Dzieją się rzeczy niebywałe, można powiedzieć, jeśli chodzi o świadomość obronną i decyzje dotyczące bezpieczeństwa w krajach skandynawskich. Mamy bezprecedensowe przebudzenie obronne w Szwecji i podobnie zachowuje się Finlandia. To prawda, ale to przebudzenie skandynawskie trwa już od jakiegoś czasu, choć rzeczywiście, jeżeli chodzi o faktyczne zwiększanie nakładów na obronność w przypadku Szwecji, ono będzie się działo w kolejnych latach, o czym zadecydowano w zeszłym roku. I trzeba podkreślić, że Szwecja i Finlandia doskonale sobie zdają sprawę z tego, jakim państwem jest Rosja i w jakim coraz bardziej, powiedziałabym, niestabilnym sąsiedztwie żyją. W związku z czym już od lat zaczęły wzmacniać swoją współpracę z sojuszem, ale przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest moim zdaniem przełomowe zarówno w polityce Sztokholmu, jak i Helsinek. To znaczy zdecydowany kurs na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i pokazanie, że tak de facto w przypadku Szwecji państwo to czuje się objęte artykułem 5 i na to pokazuje również, że Szwecja będzie nieodłącznym takim czynnikiem, państwem, które chcąc nie chcąc będzie musiało współpracować z sojuszem i będzie chciało współpracować z sojuszem w przypadku konfliktu w regionie Morza Bałtyckiego. I trzeba powiedzieć, że choć wprost to być może nie jest efekt szczytu warszawskiego, ale jednak na szczycie warszawskim odbyła się ta sesja z krajami partnerskimi, to jednak ta współpraca między Szwecją i Finlandią a Amerykanami sprzyja jej większa obecność, większa aktywność wojsk sojuszniczych tutaj w regionie. Oczywiście, my możemy obserwować właśnie takie zacieśnione ćwiczenia Szwecji i Finlandii i udział Szwecji i Finlandii w ćwiczeniach natowskich i vice versa. Widzimy od kilku lat zwiększony udział sojuszników z NATO w narodowych ćwiczeniach szwedzkich i fińskich. I to pokazuje jasno Rosji, jak zachowa się, po której stronie stanie Sztokholm i po której stronie staną Helsinki w przypadku konfliktu w regionie. I tak wydaje mi się, Moskwa traktuje oba państwa jako de facto takich nieformalnych sojuszników w NATO. Skoro o Moskwie mowa, wracamy do Ani, bo przecież cała nasza dyskusja bierze się z tego, że to Rosja zaatakowała najpierw Gruzję, potem Ukrainę, i wywołała szok bezpieczeństwa w Europie. Widmo wojny zaczęło być znowu realne.
Chciałbym ciebie zapytać, w jaki sposób, w cudzysłowie, Rosja wykorzystała ten czas od szczytu NATO w Warszawie? Michał już na to wskazywał, że prawdopodobnie ciągle jeszcze nie osiągnęliśmy takiej równowagi, jeśli chodzi o siły i zdolności po obu stronach. Nadal Rosja wyprzedza to, co dzieje się po stronie natowskiej, po stronie zachodniej. W jaki sposób to robi? To jest w ogóle ostatnie pytanie, jest bardzo skomplikowane, bo też trzeba podkreślić jedno, żebyśmy nie zaczęli od bardzo pesymistycznych wniosków. To zacznę od optymistycznego, że ciągle jednak NATO jako całość jest o wiele silniejsze niż Rosja i to trzeba o tym trzeba pamiętać. Natomiast tak, Rosja stwarza nam dużo wyzwań, bo Rosja od właśnie wojny z Gruzją i efektów, które ona przyniosła, prowadzi bardzo konsekwentnie, szeroko zakrojoną zmianę w swojej polityce bezpieczeństwa i polityce zagranicznej, która jest z tym związana. Przede wszystkim no, nie można uciec od już w zasadzie słowa wytrychu, nawet nie klucza, czyli reformy Sierdziukowa, która została zainaugurowana bezpośrednio po wojnie z Gruzją, która tak na dobrą sprawę, której głównym celem było zwiększenie zdolności operacyjnych rosyjskich sił zbrojnych. Dlaczego? Dlatego, że lata 90. i nawet początek XXI wieku to nie był bardzo dobry okres dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. One raczej traciły swoje zdolności bojowe, aniżeli je uzyskiwały. Poza bardzo specyficznymi gałęziami, jak choćby siły specjalne, ale to jest dyskusja na zupełnie inne miejsce. Po 2008 Rosjanie nie tylko dwukrotnie zmienili doktrynę wojskową w 2010 i 2014, ale też rozpoczęli bardzo szeroko zakrojony plan modernizacji swoich sił zbrojnych. Udało im się to z jednego też ważnego powodu i tutaj niestety kamyczek troszkę do naszego ogródka, to znaczy myśmy to w zasadzie zasponsorowali, kupując gaz i ropę od Rosji, dlatego że to wysokie ceny przede wszystkim na ropę naftową, a co za tym idzie na gaz, były tym źródłem dochodów, które Rosja przeznaczyła na swój przemysł zbrojeniowy, na swoje projekty zbrojeniowe. I teraz, jeżeli ocenimy państwowy program przezbrojenia za lata 2011-2020, to jest program, który osiągnął swój podstawowy cel, czyli udział nowoczesnego uzbrojenia w Rosji, uśredniając bardzo, przekroczył 70%. Oczywiście tu powstaje metodologiczne pytanie, co rozumiemy pod pojęciem nowoczesne uzbrojenie, bo częściowo Rosjanie, mówiąc o tym, myślą o uzbrojeniu zmodernizowanym, a nie nowych rodzajach zupełnie wprowadzonych do służby. Do tego wszystkiego warto zwrócić uwagę, że jeszcze przed szczytami w Walii czy w Warszawie Rosjanie twardo zdecydowali o wzmacnieniu swojego zachodniego okręgu wojskowego, czyli trochę odeszli od reformy Sierdziukowa, która zakładała przejście z systemu dywizyjnego na brygadowy. Z powrotem powrócono do dywizji. Na bazie kilku dywizji, głównie zmechanizowanych, zaczęły powstawać dywizje. Zresztą to się dzieje nadal. Rosjanie do tego koszyczka dorzucili również południowy okręg wojskowy, który dla nich jest też częścią zachodniego kierunku strategicznego. Południowy okręg wojskowy graniczy z Ukrainą i graniczy pośrednio z państwami NATO przez już wspomniany dzisiaj akwen Morza Czarnego. I częściowo oczywiście jest to też widoczne w sformowaniu piątego okręgu wojskowego, jakim jest okręg floty północnej, bo flota północna z punktu widzenia Rosji jest też na zachodnim kierunku strategicznym, to znaczy to są wyzwania z punktu widzenia NATO, my to nazywamy High North, czyli daleka północ, z punktu widzenia Rosji Arktyka, która się otwiera, też jest wyzwaniem i polem konfrontacji w stosunku do państw natowskich. Więc podsumowując, Rosjanie oczywiście postawili na absolutną modernizację, dozbrojenie i rozwijanie swoich jednostek, jakimi dysponują na zachodzie państwa, czyli przede wszystkim w zachodnim okręgu wojskowym, ale też w południowym. To, co jest istotne i to, co obserwujemy w zasadzie prawie od, bym powiedziała, wyborów prezydenckich na Białorusi, ale też to z pewnym wahnięciem czasowym, czyli dążą do bardzo ścisłej integracji wojskowej z Białorusią, którą my w zasadzie jako NATO musimy już odbierać jako część rosyjskiego terytorium wojskowego. Czy nam się to podoba, czy nie, jednak w tym zakresie
białoruska suwerenność jest dość mocno ograniczona, niestety. I to pokazuje, że tak jak już wspomniałam, Rosjanie przyjmują NATO jako wyznacznik, jako największego potencjalnego sojusznika. I tak moglibyśmy powiedzieć, że częściowo są zafiksowani na bramie smoleńskiej i na tym, że dwie wojny ojczyźniane, czyli z Napoleonem i Wielka Wojna Ojczyźniana, zaczęły się właśnie tutaj, więc oni tego nie odpuszczą, mówiąc kolokwialnie. Na to nawet zwracają uwagę rosyjscy eksperci, którzy mówią, że ofiarą, w cudzysłowie, padają dwa pozostałe okręgi wojskowe, czyli centralny i wschodni, które są źle doposażone i które w zasadzie nie pełnią tak ważnej roli, choć wyzwania też tam przecież są. Na razie Rosja sprawia wrażenie, że udaje, że ich nie ma. I teraz podsumowując, co to oznacza na przyszłość? Na przyszłość oznacza to, że Rosjanie będą starali się przetestować państwa natowskie, tak jak zrobili to dzisiaj, tak jak robili to niejednokrotnie w przeszłości, dozbrajając choćby obwód kaliningradzki, dozbrajając okupowany Krym. Rosjanie też, i na to warto zwrócić uwagę, bardzo mocno postrzegają świat w tej nieszczęsnej geopolitycznej kategorii stref wpływów. Władimir Putin 2 tygodnie temu w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji, dla takiego dość ważnego programu Moskwa Kreml Putin, mówił wyraźnie o tym, gdzie są te czerwone linie. I to nie oznacza tak na dobrą sprawę niczego dobrego, to znaczy Rosjanie niezależnie od swoich kłopotów gospodarczych, które mają, niezależnie od swoich problemów społecznych, które mają, twardo będą realizować ten komponent militarny, który jest też widoczny w całej sferze socjalnej, o czym też jest warto wspomnieć, czyli militaryzacja społeczeństwa. I to jest komponent twardo, o którym rozmawiamy. Michał też wspomniał o kwestiach worka, czyli tak zwanych zagrożeń hybrydowych, ale na to też warto zwrócić uwagę, bo też to wywołuje reakcję państw NATO, choćby w sferze cyber. Czyli będziemy też mieli do czynienia z prowokacjami ze strony Rosji, z testowaniem systemu po stronie państw natowskich, czy to pojedynczo, czy szerzej. A w tej takiej sferze poniżej progu wojny Rosjanie będą sprawdzali, na ile jesteśmy reaktywni, na ile potrafimy działać wspólnie. I stąd też znowu wrócę do tego, o czym powiedziałam, że im częściej państwa natowskie będą mówić językiem siły i językiem zjednoczonego NATO, tym będzie to tak na dobrą sprawę bardziej poskramiało zapędy rosyjskie, bo Rosjanie będą grali na osłabienie i podziały wewnątrz sojuszu. Aniu, to jeszcze dopytam cię o taką rzecz z pogranicza rozumienia rosyjskiej duszy albo umysłów rządzących na Kremlu. Co z punktu widzenia Rosji musiałoby zrobić NATO, żeby Rosja zmieniła swoją politykę? O, wiesz co, zaryzykuję tezę, że chyba się rozwiązać, dlatego że to by oznaczało, że znika im największy przeciwnik, największe wyzwanie. Oczywiście myślę, że to by wywołało kompletną panikę na Kremlu tak naprawdę w dłuższej perspektywie, bo zniknąłby ten główny potencjalny przeciwnik i wobec kogo miałyby być stosowane poszczególne, czy choćby właśnie ta cała machina wojenna rozkręcana. Ale tak, to znaczy cokolwiek by NATO nie zrobiło, teraz już trochę poważniej, i tak zawsze będzie źle. I tak zawsze to my jesteśmy przedstawiani jako ten sojusz agresywny, który się zbroi, a Rosja tylko odpowiada, co nie jest prawdą, bo jeżeli prześledzimy coś, co z angielska nazywamy timeline'em, czyli tak na dobrą sprawę oś linii czasu, to widzimy wyraźnie, że to tak nie jest, że tak na dobrą sprawę to bardziej NATO w ostatnich latach reaguje na to, co się dzieje po rosyjskiej stronie, aniżeli na odwrót. I naprawdę, niestety, niezależnie od tego, czego byśmy nie zrobili poza samorozwiązaniem się, Rosja nigdy nie będzie zadowolona i zawsze będzie składała odium, jak choćby we wczorajszym artykule Władimira Putina w Die Zeit, że to NATO tak naprawdę jest winne temu, że dialog z Rosją nie ma miejsca. No to co z tym zrobić, jeśli chodzi o ten timeline, Michał? Bo czy czeka nas w tej dyskusji strategicznej kolejne 10 lat przynajmniej dozbrajania, umacniania, nie wiem, rozmieszczania dodatkowych wojsk. Gdzie tu jest miejsce w ogóle na ten dialog, na te stabilne i przewidywalne relacje? Może powinniśmy o tym zupełnie zapomnieć i skupić się na tym, żeby nie dać się zaskoczyć? Myślę, że mniej więcej tak. Myślę, że powinniśmy się spokojnie spodziewać, że przyszłość będzie wyglądała mniej więcej tak jak przeszłość, tylko będzie troszeczkę trudniejsza i z większymi wybojami.
bo polityka Rosji zależy od tego, co się dzieje u nich w środku, a nie zapowiada się na żadne dramatyczne reformy. NATO się również nie rozwiązuje, więc powodów z ich strony do tego agresywnego podejścia w po prostu głowach kremlowskich, myślę, ten powód pozostanie. Powinniśmy się jako Polska, jako NATO, jako Zachód, bo tak naprawdę szerzej, przygotowywać na lata twardej konkurencji, miejscami konfrontacji i w kontekście rosyjskim, no ale oczywiście jest w tle kontekst chiński. Jeszcze na dodatek mamy współpracę rosyjsko-chińską. Więc to i to zresztą do tego zaczyna się przygotowywać również sojusz. To jest coś zupełnie nowego, co widzimy podczas jakby wyłaniającego się z ostatniego szczytu, czego nie było 5 lat temu tak naprawdę wcale. Coraz bardziej teatr wojskowy, teatr strategiczny w Azji i ten właśnie w Europie, na pograniczu, w okolicach Rosji, czyli od Arktyki po nasz region, po Morze Czarne, ale również Morze Śródziemne i nawet Afrykę, one się ze sobą łączą. Z jednej strony się łączą oczywiście przez uwagę Stanów Zjednoczonych i ich również ograniczone zdolności, choćby brak zdolności prowadzenia dwóch wojen jednocześnie, czyli będą musieli wybierać, ale z drugiej strony się łączą oczywiście przez tą relację rosyjsko-chińską, która może nie jest sojuszem, ale jest na pewno coraz mocniejszą współpracą i polityczną, i wojskową ze swoimi wspólnymi celami. Więc jak najbardziej konkurencja i konfrontacja miejscami, a ta stabilność, no to by nam się chyba wszystkim to marzyło, znaczy nam by się marzyło chyba żeby się ktoś inny rozwiązał, tak nawołując do słów Ani, ale to też jest, to też nie najbliższa przyszłość. Amerykanie mają to przeświadczenie albo chęć jakby opanowania i odsunięcia tego problemu rosyjskiego, zapchnięcia go w pudełku i skupienia się na tym kawałku chińskim. Za to wiele osób, które obserwuje Rosję i my może tutaj w Warszawie, widząc ją jednak trochę bardziej z bliska, spodziewają się, że to są zabiegi, które się prawie na pewno nie udają. I tego się właśnie spodziewasz w deklaracji madryckiej, w tej koncepcji strategicznej, że będzie to koncepcja utwardzania w rywalizacji? Tak. A nawet myślę, że to jest, że chyba nie ma innej możliwości na takiej zasadzie. I w kontekście europejskim, i wschodnia i południowa flanka, i między domenami, tak, tradycyjna, nuklearna, hybrydowa, info, cyber, no i w kontekście globalnym, czyli współpraca z innymi like-minded countries, tak, Japonia, Australia, Nowa Zelandia. Tutaj myślę, że bardzo ciekawym potencjałem są Indie. Zresztą to jest jakby, jeżeli sekretarz generalny Stoltenberg odwiedził już Indie, Delhi, to jest naturalny następny krok w tych partnerstwach, który by się po prostu wpisywał również we współpracę Quadu. I tyle, że bez obecności wojskowej NATO w Azji, za to jakby podkreślając, rozumiejąc coraz większą obecność wojskową, polityczną, ale również ekonomiczną Chin w naszym regionie i tą współpracę rosyjską. Tak, ja myślę, że to jest utwardzanie i to, że tak powiem, z każdej strony. No to Europa Zachodnia będzie miała nie lada dylemat, prawda, Justyno? I tak i nie, z tego względu, że te decyzje na szczycie natowskim i ta agenda NATO 2030 zostały jednogłośnie zatwierdzone przez wszystkich sojuszników, czyli również tych europejskich.
I wydaje mi się, że jest zrozumienie w większości państw sojuszu, jakim państwem jest Rosja, że trzeba wzmacniać i wypełniać luki w tej strategii odstraszenia i obrony. I to jest wyraźnie zaznaczone w komunikacie po szczycie w Brukseli, i który moim zdaniem będzie ta agenda NATO 2030, która została tam zatwierdzona, moim zdaniem będzie wyznaczała kierunki w nowej koncepcji strategicznej NATO. A właśnie w agenda NATO 2030 stwierdza, że odstraszanie i obrona to główna misja Sojuszu Północnoatlantyckiego w różnych wymiarach, czyli w tym wojskowym, w tym hybrydowym, w cyberbezpieczeństwie, w takiej przestrzeni informacyjnej. I to oczywiście jest dużym wyzwaniem dla sojuszników europejskich, w kontekście zmiany priorytetów Stanów Zjednoczonych, o których mówił Michał. Chiny stają się największym wyzwaniem dla Waszyngtonu. Stany Zjednoczone nie będą w stanie zaangażować się w pełni w dwóch konfliktach jednocześnie. I jest jasne, że tutaj w teatrze europejskim będą europejscy sojusznicy będą musieli robić więcej, będą musieli być w stanie zaangażować się w konflikt z Rosją w o wiele większym stopniu, niż są do tego przygotowani i niż o tym być może nawet w tej chwili myślą. I wydaje mi się, że wyzwaniem największym w nowej strategii, koncepcji strategicznej NATO i w przyszłych latach w sojuszu będzie właśnie wzmacnianie tej europejskiej nóżki, europejskiego filaru NATO i egzekwowanie od europejskich sojuszników Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji tych zobowiązań w zakresie zdolności wojskowych, które te państwa podjęły, oraz rozpoczęcie moim zdaniem nowej dyskusji o jeszcze większym zaangażowaniu tych państw w strategię obrony i odstraszania. Ale nie zapominajmy, że ta strategia natowska wobec Rosji składa się z dwóch części, czyli z jednej strony mamy odstraszenie i obronę, z drugiej strony mamy ten dialog. I jeżeli chodzi o dialog, to widzimy zdecydowanie to, o czym mówił Michał, czyli priorytetem, czy jednym z ważnych punktów na agendzie administracji Bidena będą próby dialogu z Rosją w kwestiach polityki rozbrojeniowej, w kwestii kontroli zbrojeń. I w związku z tym wydaje mi się również, że NATO będzie próbowało się o tych kwestiach dyskutować, być może się nawet w te kwestie zaangażować, ale również moim zdaniem bez większych efektów i bez sukcesu, ponieważ rosyjska polityka się nie zmieni i co najwyżej po roku wrócimy do punktu wyjścia. I jakby jeżeli chodzi o sojuszników europejskich, to kwestia to pozostaje nam, państwom wschodniej flanki, w większym stopniu jakby zaangażować się w dyskusję w tych państwach i w większym stopniu wymagać od tych państw wypełniania tego, o czym mówiłam, czyli natowskich zobowiązań i większego zaangażowania w obronę i odstraszanie w sojuszu. No, jeżeli polegać na deklaracjach tych kilku ambasadorów, których usłyszeliśmy chwilę temu, to nie będzie żadnego problemu. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Justyna Gotkowska, Anna Maria Dyner, Michał Baranowski, moi koledzy eksperci od bezpieczeństwa i obronności, kłaniam się Wam nisko. Kończąc dzisiejsze spotkanie, chciałbym podziękować wszystkim Państwu, naszym widzom, słuchaczom, sympatykom Polityki Insight. Dziękuję wcześniejszym uczestnikom naszych rozmów, panu ministrowi Pawłowi Solochowi, pani i panom ambasadorom, panu generałowi Scaparottiemu. Na koniec dziękuję też wszystkim, których nie było widać, a bez których nic by nie było widać ani słychać. Ekipie realizacyjnej z firmy Większe Logo,
Kasi Szajewskiej, która nad wszystkim czuwała, Kasi Przybyle, która redagowała nasze dosje o NATO, Joannie Pamule, która je pięknie oprawiła graficznie, dyrektorowi zarządzającemu Polityki Insight Andrzejowi Bobińskiemu, który kilka miesięcy temu przychylnie spojrzał na mój pomysł, by taką konferencję zorganizować, i wszystkim innym, którzy nam pomogli, również firmie Lockheed Martin. Ja, Marek Świerczyński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia i usłyszenia.